Szanowni Państwo, otwieram nasz drugi panel. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaszczyt powierzenia mi tego trudnego zadania, bo ono jest trudne. Musieliśmy przezwyciężyć pewne trudności techniczne. Teraz jest tak, że nie ma prądu, nie ma i prawa, nie ma i referatu, ale to da się przezwyciężyć. Zadanie jest trudne, ponieważ wiąże się z koniecznością ogarnięcia przy pomocy akceptowalnych środków temperamentu naukowego panelistów, no a to samo w sobie jest poważnym wyzwaniem. Proszę Państwa, nasz panel poświęcony jest kontynuacji zasadniczych wątków poprzednio zarysowanych i dotyczy wykładni konstytucji w procesie kontroli konstytucyjności prawa. Kwestię hierarchicznej kontroli norm podejmie pan profesor i sędzia. Kwestia etykiety, czy najpierw sędzia, a potem profesor, chyba jednak pan profesor i sędzia Piotr Tuleja. Chciałem bardzo serdecznie prosić pana profesora o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Moje wystąpienie będzie dotyczyło tak naprawdę tylko dwóch kwestii, mianowicie, bo ta hierarchiczna kontrola norm no, oczywiście jest no, pojęciem bardzo szerokim. Będę się starał zastanawiać nad tym, jak to pojęcie hierarchicznej kontroli norm zmieniło się pod wpływem uchwalenia Konstytucji z 1997 roku oraz czy obecnie w tym pojęciu jaką rolę w hierarchicznej kontroli norm odgrywać powinien Trybunał Konstytucyjny, a jaką powinny odgrywać sądy i tu biorąc pod uwagę obecną sytuację w Trybunale, to ta druga kwestia będzie dla mnie nawet bardziej interesująca. Nawiązując do poprzedniego panelu i tego, czym miałaby być ta hierarchiczna kontrola norm w intencji ustawodawcy, to odwołam się tutaj do takich prac profesora Czeszejki-Sochackiego, który uczestniczył zarówno w nowelizowaniu Konstytucji PRL, kiedy wprowadzono Trybunał Konstytucyjny, jak i w tworzeniu pierwszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I profesor Czeszejko-Sochacki pisze, że w trakcie tych prac nad i Konstytucją, i ustawą w zasadzie w ogóle żadnej refleksji nie budziło pojęcie niezgodności norm, niezgodności aktów normatywnych. Nikt się nad tym wtedy jakoś szczególnie nie zastanawiał. Mnie się wydaje, że to wynikało z dwóch powodów. No po pierwsze dlatego, że nie było proceduralnie takiej instytucji jak Trybunał, takiej procedury nastawionej wyłącznie na badanie kontroli norm, kontroli aktów normatywnych, więc stąd pewnie takiej refleksji no nie było się do czego odwoływać. Po drugie, wydaje mi się też, że intuicyjnie tworzący wtedy ustawę i konstytucję, i zmieniający konstytucję, przynajmniej jeżeli chodzi o pracujących w tym procesie prawników, odwoływali się do takiego pojęcia kontroli norm, które, czy zgodności, czy niezgodności norm, które opierali na pojęciu, na założeniu spójności systemu prawa. No, zasada spójności systemu prawa była zasadą znaną, więc zakładano, że skoro system prawa ma być spójny, to normy powinny być ze sobą hierarchicznie zgodne. Były przecież już znane reguły, jak taką zgodność osiągać. W związku z tym być może uważali, że nie trzeba tutaj tego pojęcia jakoś szerzej doprecyzowywać. Ale patrząc na to pojęcie spójności, nawet z dzisiejszej perspektywy, no warto się odwołać na przykład do takiego poglądu, który wyraża pan profesor Maciej Zieliński, który mówi tak, że oczywiście system prawa musi być wewnętrznie spójny, jest założenie tej pionowej spójności systemu prawa i mówi w ten sposób, że z punktu widzenia takiego założenia teoretycznego o pionowej spójności systemu prawa, to można by powiedzieć, że każdy problem pojawiający się w procesie stosowania prawa, kiedy z tą spójnością pionową mamy jakiś kłopot, to każdy taki problem da się rozwiązać narzędziami interpretacyjnymi. Nie robimy tego dlatego, czy inaczej mówimy, że pewne problemy dotyczące spójności nie rozwiązujemy jednak narzędziami interpretacyjnymi, tylko powierzamy je no, przede wszystkim Trybunałowi Konstytucyjnemu, a po części chyba też w tej chwili sądom, dlatego żeby zachować pewność prawa.
Prawdopodobnie, to jest bardzo lakoniczne określenie, znaczy powiedzenie jest mniej więcej, czy formuła jest taka, że Trybunał Konstytucyjny wkracza, gdy mamy do czynienia z jakimś jednoznacznym wyrażeniem normokształtnym i to wyrażenie nie da się pogodzić z aktami czy z wyrażeniami wynikającymi z aktów wyższych, przede wszystkim z konstytucją, no to wtedy, żeby zachować tą pewność prawa, żeby nie dawać zbytniej swobody interpretacyjnej każdemu, kto może, czy każdemu na przykład sądowi, który może to interpretować, no to powołuje się w tym celu Trybunał Konstytucyjny, który to będzie kontrolował. No i tutaj ta intuicja pierwszych twórców pierwszej ustawy o Trybunale była taka, że ta kontrola ma polegać na tym, że ustala się treść tej normy hierarchicznie wyższej, treść hierarchicznie niższej, no i dokonuje się oceny i stwierdza się zgodność bądź niezgodność z konstytucją. Przy czym założenie było też takie, że zarówno konstytucja, jak i ustawa o Trybunale, jak i ustawa, którą się kontroluje, to są akty jakościowo takie same. Ta teza, że konstytucja jest ustawą, że ona ma takie same cechy jak ustawa zwykła i w związku z tym, że interpretacja konstytucji dokonuje się w taki sam sposób jak interpretacja ustaw, no to jest teza w polskim porządku prawnym, która została sformułowana już przez Sąd Najwyższy w okresie II Rzeczpospolitej. Ona się opierała na takim założeniu, że jeżeli powiemy, że konstytucja jest aktem programowym, to tak naprawdę konstytucja nam, można powiedzieć, usuwa się poza system prawa i nie istnieje, nie funkcjonuje w tym systemie wtedy, kiedy zaczynamy rozstrzygać konkretne sprawy i w związku z tym zasady konstytucyjne, aksjologia konstytucyjna, no przestaje na te indywidualne rozstrzygnięcia oddziaływać. Tutaj akurat ta teza, którą Państwu wyświetlam, była wypowiedziana przy okazji takiej sprawy, gdzie chodziło o przepis kodeksu karnego, który mówił w ten sposób, że jeżeli osoba pochodzenia żydowskiego zmieni sobie imię, samowolnie zacznie podawać inne imię, na przykład jakieś polskie imię, to wtedy popełnia przestępstwo, jest to przestępstwo zagrożone określoną karą i powinna za to zostać skazana. I teraz powstało pytanie, czy taki przepis przedkonstytucyjny jest zgodny z konstytucją marcową. No i pytanie powstało w ogóle pierwsze takie, czy konstytucja marcowa wyraża normy prawne takie jak ustawa i czy w ogóle można ją w procesie sądowym w jakikolwiek sposób powoływać. I stąd pojawiła się ta teza. Ta teza była również bardzo istotnie eksploatowana w okresie konstytucji PRL, dlatego że uważano, że jeżeli będziemy podkreślać, że konstytucja jest ustawą, to ona taka, jaka już była, z tymi wszystkimi swoimi mankamentami, nawet przynajmniej w jakimś minimalnym zakresie może być stosowana, na przykład chociażby przez sądy administracyjne. Oczywiście sytuacja się zmieniła po 1989 roku, a w szczególności po 1997, bo teza o nadrzędnym charakterze konstytucji, bezpośrednim związaniu konstytucji, no przynajmniej usunęła taką wątpliwość na poziomie tekstu prawnego, że konstytucja miałaby być jakimś takim aktem, który jest po części programowy i on w związku z tym nie nadaje się do stosowania, nie nadaje się do interpretacji. Po wejściu w życie szczególnie konstytucji z 1997 roku i w sformułowaniu zasady nadrzędności zaczęto bardzo podkreślać, że poza tym, że Trybunał Konstytucyjny może kontrolować hierarchiczną zgodność norm i stwierdzać taką niezgodność i usuwać normy z systemu, bardzo istotnym elementem tego normatywnego charakteru konstytucji i dokonywania wykładni konstytucji jest tak zwana wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją. Ja jeszcze do tej wykładni szerzej nawiążę, ale generalnie zakładano, że w systemie prawnym jest tak, że w momencie, kiedy zaczynamy stosować przepisy konstytucji, to przede wszystkim współstosujemy te przepisy z innymi przepisami konstytucji. Jak się pojawiają wątpliwości co do wykładni przepisów ustaw czy innych aktów prawnych, to powinniśmy je właśnie za pomocą wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją usuwać. No i dopiero wtedy, kiedy nie jest możliwe usunięcie przy pomocy tego rodzaju wykładni, nie jest możliwe usunięcie tych różnych wątpliwości pionowych, to możemy odwoływać się do procesu badania hierarchicznej zgodności norm. Wtedy możemy dopiero stwierdzać, czy przepis jest zgodny z konstytucją, czy przepis jest z konstytucją niezgodny, przy czym zakładano, że stosuje się
takie same reguły wykładni, wykładając ustawę i wykładając konstytucję. Jeżeli chodzi o praktykę, jeżeli mówimy no, w tym procesie wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją, czy konstytucja generuje, wykładnia sama wykładnia konstytucji, czy ona generuje jakieś szczególne problemy interpretacyjne, zarówno wtedy, kiedy interpretuje ją Trybunał Konstytucyjny, jak i wtedy, kiedy interpretuje ją sądy. No to nie będę tutaj powtarzał tych wszystkich kwestii, które były w pierwszym panelu, ale zwracano przede wszystkim uwagę na ogólność sformułowań konstytucji, czy nadaje się konstytucja do tego, żeby z niej wydobywać jednoznaczne normy postępowania. Zwracano uwagę na sporność problemów inferencji, to znaczy w szczególności wydobywania z klauzuli państwa demokratycznego, państwa prawnego tych różnych zasad, gdzie niektórzy uważali, że to jest absolutnie działalność prawotwórcza i ona na przykład leży poza kompetencjami sądów czy Trybunału Konstytucyjnego. No tu zwracano uwagę na szczególną pozycję Trybunału jako takiego interpretatora, który tak naprawdę nie rozstrzyga konkretnych spraw, tylko tworzy standard konstytucyjny dla ustawodawcy. No i zastanawiano się nad wiążącym charakterem postanowień konstytucji, czy te ogólne sformułowania, na przykład, nie wiem, dotyczące prawa do ochrony życia, prawa do prywatności, czy z tych przepisów można wydobywać jakieś jednoznaczne normy postępowania, które by wiązały organy władzy publicznej. I generalnie można powiedzieć tak, że to do 97 roku to wszystko odbywało się trochę na zasadzie takiego odwołania się przede wszystkim do tej reguły spójności pionowej i do tego, co polska teoria prawa, polskie dogmatyki prawa wypracowywały na bazie poszczególnych gałęzi prawa, to konstytucja niejako miała to wykładnia konstytucji miała to zaadoptować. Wydaje mi się, że zmiana nastąpiła w 97 roku po wejściu w życie konstytucji, dlatego że zmieniło się samo spojrzenie na konstytucję. No powiedzielibyśmy, że zmienił się paradygmat tego, czym konstytucja powinna być, jak ją należałoby postrzegać. Oczywiście to się wiązało z tym, że ten okres takiego, można powiedzieć, prowizorium konstytucyjnego między 89 a 97 rokiem no, wyglądał w ten sposób, że ta regulacja konstytucyjna miała bardzo istotne luki, w szczególności jeżeli chodzi o prawa człowieka. I teraz, jeżeli chodzi o ten paradygmat nowy konstytucyjny, to czyli tworzenie tego, co określamy jako tak zwane konstytucyjne państwo prawne, no to są tutaj publikacje na ten temat takie, które bardzo dobrze ujmują charakter tego procesu. Pisał o tym swego czasu pan profesor Andrzej Grabowski. Więc do czego to, na czym polegała zmiana paradygmatu? No po pierwsze na tym, że w sposób wyraźny zaakcentowano wiążący charakter postanowień konstytucji. Artykuł 8 ustęp 2 konstytucji, pomijając czy on jest prawidłowo czy nieprawidłowo sformułowany, ale tak naprawdę zasadniczym elementem czy zasadniczą ideą tego przepisu jest podkreślenie, że przepisy konstytucji mają charakter wiążący. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do artykułu 1 ustęp 3 niemieckiej konstytucji, w której się mówi, że przepisy wyrażające prawa podstawowe są bezpośrednio wiążącym prawem dla organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Niejako sam ustrojodawca przesądza, że niezależnie od tego, czy przepisy są ogólnie sformułowane, czy są w sposób niejasny, czy jakikolwiek inny, one są wiążące. Oczywiście to, co to znaczy, że przepis konstytucji jest wiążący, to bardzo różny sposób to jeszcze można rozumieć, ale to na pewno była istotna zmiana. Dwa, poprzez to, że wprowadzono prawo do sądu jako podstawową gwarancję praw człowieka, no to zakłada rozszerzającą interpretację konstytucji, przede wszystkim jeżeli chodzi o wykładnię przepisów dotyczących praw człowieka. Podstawą tego jest artykuł 5 Konstytucji, z którego można wydobyć taką interpretację, że w sytuacjach wątpliwych co do interpretacji samej Konstytucji, to te wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść przede wszystkim funkcji ochronnej, czyli chroniącej człowieka przed władzą publiczną. Konstytucja wprost tego nie wyraża, ale to jest założenie wyrażone implicite, że podstawową, można powiedzieć, taką formą stosowania konstytucji jest właśnie to współstosowanie konstytucji i ustaw, czyli to, co my określamy czasem jako wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją. No i w związku z tym mówi się, że efektem tego wszystkiego jest tak zwane promieniowanie konstytucji. To jest określenie, można powiedzieć, bardzo takie opisowe, ale generalnie chodzi o to, że porządek prawny, poszczególne gałęzie prawa zostały nasycone elementami
konstytucyjnymi. I to można, że tak jest w praktyce, to można sprawdzić chociażby porównując na przykład treść podręczników akademickich do poszczególnych dyscyplin prawniczych, jeżeli się weźmie na przykład podręcznik do prawa karnego, czy prawa cywilnego, czy prawa administracyjnego sprzed lat 30 i weźmie się współczesne podręczniki, to widać, że zmiana polega na tym, że obecnie te podręczniki rozpoczynają się najczęściej od analizy konstytucyjnych podstaw danej gałęzi prawa. No, dla prawa karnego kluczowe znaczenie ma analiza chociażby artykułu 42 Konstytucji, co kiedyś było uznawane za taką, no, po pierwsze tych w Konstytucji tych treści nie było, po drugie nawet jeżeli uważano, że one gdzieś tam są zawarte, to raczej na zasadzie właśnie takiej programowej. Więc to promieniowanie ma bardzo istotne znaczenie. No i to w sumie prowadzi do tego, że moim zdaniem zmienia się w ogóle rola władzy sądowniczej na gruncie Konstytucji, zarówno Trybunału Konstytucyjnego, ale również sądów, bo z dwóch punktów widzenia ta rola władzy sądowniczej jest istotna. Po pierwsze, zasada podziału władzy opiera się na założeniu, że władzę należy podzielić po to, żeby poprzez podzielenie władzy, wszystko jedno jak to się dokona za pomocą jakiego systemu rządowego, ta władza stała się mniej opresywna dla obywateli. To jest kwestia podstawowa. Po drugie, że w tej podzielonej władzy szczególną rolę zaczyna odgrywać wymiar sprawiedliwości, sądy, no i po części też Trybunał Konstytucyjny, ponieważ on ma gwarantować ten wiążący charakter Konstytucji, przede wszystkim wiążący charakter rozdziału drugiego Konstytucji. Jeżeli się pojawiają jakieś spory na tym tle, jak normy konstytucyjne wyglądają i czym jest związana władza publiczna, jakie gwarancje mają obywatele, no to te spory mają rozstrzygać sądy. I to jest, można powiedzieć, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te elementy, to w bardzo istotny sposób wpływa na interpretację Konstytucji. To jest trochę to, o czym pani profesor Wronkowska mówiła, jakie my mamy oczekiwania w stosunku do Konstytucji. No więc sama Konstytucja formuje te oczekiwania w ten sposób, że ta interpretacja Konstytucji, czy jej takim istotnym elementem jest wyinterpretowywanie z Konstytucji jednoznacznych norm postępowania, przede wszystkim tam, gdzie chodzi o prawa i wolności człowieka, i to również wtedy, kiedy przepisy Konstytucji wyrażające te prawa są sformułowane bardzo ogólnie, i stworzenie sądowego mechanizmu ochrony tych praw. I teraz, gdy widzimy, że tą istotną zmianę, jaka dokonała się po 97 roku, no możemy sobie zadać pytanie o specyfikę wykładni Konstytucji przy takich oczekiwaniach. Ja oczywiście nie będę tutaj mówił o kwestiach teoretycznych, ale wskażę tylko Państwu na takie zjawiska, które do tej pory na pewno miały miejsce, jeżeli chodzi o wykładnię Konstytucji. Po pierwsze to, że ogólność sformułowania przepisu Konstytucji wcale nie oznacza, że z tego przepisu nie można wydobywać jednoznacznych norm prawnych. I tutaj nawiązując do tej kwestii intencji ustawodawcy, no to, że ta intencja tutaj niekiedy tego faktycznego ustrojodawcy nie będzie rozstrzygająca. Najlepszym przykładem jest artykuł 38 Konstytucji. Otóż przepis mówiący o prawnej ochronie życia został tak sformułowany, żeby wyrazić pewien kompromis konstytucyjny, dlatego że w pewnym momencie wiadomo było, że jeżeli ten przepis będzie jakoś inaczej sformułowany, to być może tej Konstytucji się nie da uchwalić. No wyraźnie można powiedzieć było tak, że ustrojodawca chciał uniknąć jednoznacznego rozstrzygnięcia dotyczącego tego, czym jest życie ludzkie i kiedy ono podlega ochronie i od jakiego momentu i w jakich zakresie. I teraz wyobraźmy sobie, że gdyby w tej chwili powstał problem oceny zgodności z Konstytucją regulacji dotyczących dopuszczalności bądź niedopuszczalności aborcji, no to interpretator Konstytucji nie mógłby powiedzieć, że on dlatego, że zawarto w 97 roku kompromis konstytucyjny, on nie będzie tej kwestii rozstrzygał, że to jest na przykład kwestia polityczna. Bo wtedy można powiedzieć tak, no jeżeli życie jest najistotniejszą wartością, którą Konstytucja chroni, prawo do życia, jeżeli mamy, patrzymy, jaki jest związek życia ludzkiego z artykułem 30 Konstytucji, który mówi o nienaruszalnej godności człowieka i tym, że ona jest źródłem praw konstytucyjnych, no to wtedy można by powiedzieć tak, że z punktu widzenia tych wszystkich założeń interpretacyjnych, które z różnych przepisów Konstytucji wynikają, trzeba by powiedzieć, że ogólność artykułu 30 ani dążenie ustrojodawcy faktycznego do kompromisu no nie stanowiłoby takiego powodu, żeby uniknąć tutaj w tym zakresie rozstrzygnięcia co do tego, co Konstytucja tak naprawdę o tej ochronie życia mówi. Tutaj już była mowa o tych pojęciach autonomicznych, zastanych, była mowa o pojęciach
o otoczeniu normatywnym, o ważeniu zasad, była mowa o różnych innych rzeczach. Ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na jedną kwestię, mianowicie konstytucja ma swoją dogmatykę, która nie pokrywa się z dogmatyką poszczególnych gałęzi prawa i często jest tak, że interpretatorzy konstytucji, to w szczególności w sądach jest widoczne, starają się na grunt konstytucji przenieść pewne sposoby rozumowania na przykład z zakresu prawa cywilnego. No podam, bo tu przykładów można by podać bardzo dużo, ale podam tylko jeden. Mianowicie pojawił się w pewnym momencie w Trybunale Konstytucyjnym taki problem, czy jeżeli na przykład gmina uważa, że jakieś regulacje prawne naruszają jej prawo własności, to czy ona może wystąpić ze skargą konstytucyjną. I Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie może wystąpić ze skargą konstytucyjną, bo gmina nie jest podmiotem wolności i praw konstytucyjnych, o których mowa w artykule 79 Konstytucji. I wtedy cywiliści się bardzo oburzyli, bo powiedzieli, jak to, przecież gmina jest osobą prawną na gruncie kodeksu cywilnego, jak się toczy postępowanie sądowe i chodzi o ochronę własności, to przecież własność gminy jest tak samo chroniona jak własność prywatna czy własność Skarbu Państwa, co to jest za figura konstytucyjna. Tymczasem z punktu widzenia konstytucji kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o prawo własności, nie jest samo prawo własności, tylko prawo do ochrony własności, a ponieważ podstawową funkcją konstytucji jest funkcja ochronna, która ma chronić osobę przed władzą publiczną, to w takim razie ta ochrona przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym prawa prywatnego, ale nie przysługuje osobom prawnym prawa publicznego, dlatego że wtedy byłaby to tak naprawdę ochrona władzy publicznej przed nią samą za pomocą instytucji skargi konstytucyjnej. Ja oczywiście pewne kwestie tu upraszczam, ale chodziłoby mi tylko o to, żeby pokazać Państwu, że dogmatyka konstytucyjna ma swój pewien własny, ma swoją własną strukturę i błędem przy interpretacji konstytucji jest przenoszenie takie wprost pewnych rozumowań z zakresu prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego na poziom konstytucyjny. Co jest, można tak powiedzieć, takim podstawowym zadaniem interpretatora konstytucji? Ano jest tworzenie standardu konstytucyjnego. Ja nie chcę się wdawać tutaj w kwestię tego, jak ten standard konstytucyjny miałby być, czy on jest tworzeniem prawa, czy stosowaniem prawa, ale no, we wszystkich współczesnych państwach, gdzie ta konstytucja jest uważana za akt wiążący i próbuje się tę konstytucję interpretować przede wszystkim w celu ochrony praw człowieka, czy nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, Europejską Konwencję Praw Człowieka, to celem interpretatora jest stworzenie standardu konstytucyjnego. Przykład tworzenia takiego standardu. Mamy bardzo lakoniczny przepis w Konstytucji, artykuł 111 mówiący o komisjach śledczych, że takie komisje śledcze mogą działać. W momencie, kiedy przed Trybunałem Konstytucyjnym pojawił się problem oceny legalności uchwał powołujących komisje śledcze, to powstał między innymi w ramach tego problemu taki problem, czym taka komisja śledcza może się zajmować i jaka jest relacja, jakie są, można powiedzieć, jak należy oceniać działanie takiej komisji śledczej z punktu widzenia ochrony praw człowieka. I Trybunał Konstytucyjny, powołując się na kilka przepisów Konstytucji, które tu Państwo macie zacytowane, dokonał takiej standaryzacji tego, co komisja śledcza, biorąc pod uwagę jej cele, jej specyfikę, jej funkcje, może robić wtedy, kiedy przesłuchuje jakieś osoby, które występują tam w charakterze świadka. Ja nie będę tych wszystkich tutaj elementów przytaczał, ale to moim zdaniem jest tak klasyczne takie orzeczenie, które pokazuje, jak się buduje standard konstytucyjny. I teraz oczywiście można się spierać na ten temat, czy to się mieści w intencji prawodawcy, czy to się nie mieści, czy Trybunał Konstytucyjny działa prawotwórczo, czy nie działa, czy Trybunał Konstytucyjny dokonuje tu interpretacji, czy on może stanowi prawo. Powiem tylko tyle, że bez możliwości budowania takiego standardu nie ma sensu działanie żadnego sądu konstytucyjnego, ani takiego sądu, który ma się zajmować ochroną praw człowieka. To tyle, jeżeli chodzi o kwestię samego sądu konstytucyjnego. Natomiast teraz chciałbym się zająć kwestią dokonywania wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją. Już mi się kończy czas, więc powiem tylko tyle na koniec, że moim zdaniem to jest kwestia, która w tej chwili dla sądów jest bardzo istotna, a ta kwestia zarówno w orzecznictwie Trybunału, jak i w doktrynie moim zdaniem funkcjonuje na zasadzie pewnych uproszczeń. Mianowicie mówi się w ten sposób,
że ta wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją polega na tym, że jeżeli ktoś, sąd na przykład dokonuje wykładni, interpretuje pojęcie jakieś ustawowe i ma wątpliwości co do tego pojęcia, to wtedy może sięgać do konstytucji, rozstrzygać te wątpliwości. No i tu są dwie formuły. Taka formuła, powiedzmy, pasywna, że odrzuca takie rezultaty wykładni, które są niezgodne z konstytucją, a formuła taka aktywistyczna, że wybiera taki rezultat, który jest najbardziej zbliżony do tych zasad i wartości konstytucyjnych. Otóż moim zdaniem tak rzeczywiście bywa, ale to jest duże uproszczenie, jeżeli chodzi o wykładnię samej, o tą wykładnię w zgodzie z konstytucją. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie da się na poziomie samej ustawy odpowiedzieć na pytanie, czy określenie ustawowe jest jednoznaczne. Dopóki się tego określenia nie skonfrontuje, nie zawsze, ale w pewnych sytuacjach z konstytucją. Prosty przykład, pojęcie sądu drugiej instancji. Dopóki nie powstał problem taki, czy sąd apelacyjny, który wydaje po raz pierwszy jakieś orzeczenie, nie wiem, na przykład o kosztach postępowania, jest sądem w rozumieniu konstytucji artykułu 78 pierwszej czy drugiej instancji, to pojęcie sądu drugiej instancji było jednoznaczne, nie budziło żadnych wątpliwości na gruncie ustaw procesowych. Potem zaczęło takie wątpliwości budzić, nawet napisano kilka monografii, czy sąd apelacyjny może być sądem pierwszej instancji czy drugiej instancji w świetle artykułu 78 w pewnych sytuacjach. Po drugie, jeżeli ustalamy cel ustawy, to bardzo często jest tak, że ustalanie tego celu ustawy może się dokonywać poprzez odwołanie się do wartości konstytucyjnych. To jest oczywiście samo w sobie istotne zagadnienie, na ile tak można robić, ale w praktyce tak jest. Nie mogę tego szerzej rozwijać, natomiast chciałbym powiedzieć tak, że ta wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją, która może rzeczywiście czasami budzić podejrzenie, że sądy działają prawotwórczo, ale z drugiej strony stanowi bardzo, no można powiedzieć, potężny i ważny instrument w orzecznictwie sądowym, jeżeli będzie dobrze wykorzystany, żeby interpretacja prawa, całego systemu prawa, nie tylko konstytucji, realizowała wartości konstytucyjne. I już dosłownie na koniec jeden przykład podam Państwu taki, gdzie to ta wykładnia ustaw z konstytucją mogłaby tak działać, a nie działa, czy nie działała do niedawna. Mianowicie chodzi mi tutaj o wykładnię artykułu 226 kodeksu karnego, który mówi o obrazie funkcjonariusza publicznego, przewiduje wyższą sankcję karną. Otóż kodeks karny w 97 roku i później w orzecznictwie sądów w zasadzie nie różnicował tych funkcjonariuszy, których dobra są naruszane, i nie różnicował zakresu ochrony państwa. Z punktu widzenia, i w związku z tym pojawił się problem konstytucyjny, czy ten przepis na przykład nie narusza wolności wypowiedzi wielu osób, które krytykują na przykład posłów, ministrów i tak dalej. I teraz jak popatrzymy na ten przepis z perspektywy konstytucyjnej, czy z perspektywy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest oczywistym, że inaczej powinna wyglądać ochrona funkcjonariusza takiego jak sędzia, policjant czy strażnik miejski, a inaczej powinna wyglądać ochrona funkcjonariusza takiego jak poseł czy minister, bo wartości konstytucyjne, które stoją za tą ochroną, całkiem inaczej się sytuują. I teraz ja Państwu mogę podać x orzeczeń sądów, które właśnie mogłyby być wydane w ten sposób, że dokonywałyby wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją i na bazie istniejącego artykułu 226 różnicowały tą ochronę, na przykład w zakresie społecznej szkodliwości czynu, a tego nie robią. I takich przykładów, gdzie można dokonać reinterpretacji różnych instytucji prawnych, odwołując się do tej prokonstytucyjnej wykładni prawa, jest bardzo, bardzo dużo. Wniosek z tego jest taki, że moim zdaniem ta hierarchiczna kontrola norm obecnie, ona w dużej mierze, znaczy nawet abstrahując od tego, co się dzieje w Polsce w tej chwili, ale ona w dużej mierze przesuwa się z samego Trybunału Konstytucyjnego na sądy. Czy powinna się przesuwać, bo czy się w praktyce przesuwa, to tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie profesorze i chciałem bardzo prosić pana profesora Andrzeja Grabowskiego o zabranie głosu. Bardzo Państwa przepraszam, 30 sekund.
to nic, ja może rozpocznę bez... Bardzo proszę, panie profesorze. Więc przedmiotem mojego wystąpienia będzie domniemanie konstytucyjności oraz zastosowanie reguły lex superior, przy czym przyjmę tutaj tak zwane podejście argumentacyjne i w ten sposób postaram się popatrzeć na kontrolę konstytucyjności prawa. Kilkanaście lat temu, a dokładnie w roku 2001, pan profesor Leszek Leszczyński zaproponował walidacyjno-derywacyjną koncepcję wykładni operatywnej, czyli takiej wykładni, w której oprócz rozumowań interpretacyjnych nakierowanych na zrozumienie tekstu prawnego występują także rozumowania walidacyjne nakierowane na ustalenie wiążących, obowiązujących źródeł prawa. W moim wykładzie będę tylko częściowo mówił o operatywnej wykładni prawa. Niemniej jednak mój wykład będzie właśnie dotyczył tych kwestii interpretacyjnych oraz walidacyjnych, ponieważ wydaje się oczywiste, że wtedy, gdy... Przepraszam bardzo, ale to jest jednak troszkę rozpraszające. Wtedy, gdy rozstrzygamy kwestie związane z konstytucyjnością prawa, poruszamy się nie tylko w obszarze interpretacji prawniczej, lecz także w obszarze rozumowań walidacyjnych. Chciałbym państwu przedstawić trzy argumenty. Mianowicie po pierwsze będzie to argument przeciwko coraz częściej stosowanemu i rozpowszechnionemu głównie w mass mediach i w dyskursie politycznym łączeniu domniemania konstytucyjności z obowiązywaniem prawa. Po drugie będzie to argument już bardziej szczegółowy dotyczący dopuszczalności zastosowania hierarchicznej reguły kolizyjnej lex superior przez sądy. I wreszcie po trzecie, jako argument uzupełniający, przedstawię pewien autorski, aczkolwiek nawiązujący chociaż luźno do formuły Radbrucha, pomysł, aby to zastosowanie reguły lex superior uzależnić także od spełnienia się hipotezy, tezy, którą nazywam prokonstytucyjną tezą o bezprawności ustawowej. Dobrze, że sobie wydrukowałem te stroniczki. Mianowicie argument, przeciwko któremu będę chciał kontrargumentować, może być zrekonstruowany w sposób następujący. O, przepraszam, teraz jestem już. O, doskonale. Więc tak jak już państwu mówiłem, ten pierwszy slajd możemy przejść, ten drugi także. I teraz jesteśmy w tym momencie mojego wykładu. Mianowicie argument, przeciwko któremu będę kontrargumentował, głosi, że jeżeli norma prawna jest objęta domniemaniem konstytucyjności, to z tego wynika, że norma ta obowiązuje aż do momentu wejścia w życie orzeczenia TK, które pozbawia ją tej mocy obowiązującej, oczywiście o ile takie orzeczenie zapadnie. Tutaj chciałbym podkreślić, co pokazuje cytat zaczerpnięty z jednego z niedawnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że ten argument odbiega od sposobu pojmowania istoty relacji zachodzącej pomiędzy normami, które obejmuje domniemanie konstytucyjności, a ich obowiązywaniem, bo jak czytamy w tym orzeczeniu, domniemanie konstytucyjności jest traktowane jako założenie, że są to normy zgodne z konstytucją, a nie, że są to normy, które obowiązują. Teraz tę różnicę, o której tutaj mówię, można przedstawić w sposób bardziej sformalizowany, syntetyczny. Moim zdaniem źle argumentuje ten, kto uznaje, że jeżeli norma jest objęta domniemaniem konstytucyjności, to norma ta niejako automatycznie obowiązuje. Natomiast dobrze argumentuje ten, który mówi, że jeżeli norma jest objęta domniemaniem konstytucyjności, to możemy przyjąć, że jest to norma zgodna z konstytucją, przy czym jest to założenie prowizoryczne, obalalne. No podobnie jak w przypadku zastosowania prawnego domniemania niewinności, możemy prowizorycznie przyjąć, że osoba, która jest oskarżona, jest niewinna. W tym miejscu jeszcze chciałbym uzupełnić, że tak jak już chyba wspomniałem, cały mój wykład jest przygotowany z perspektywy argumentacyjnej i w tej perspektywie
będę przyjmował i będę zakładał, że domniemanie konstytucyjności ma swoją podstawową funkcję w tym, że ustala rozkład ciężaru argumentacji konstytucyjnej, czyli ustala, że ciężar ten spoczywa na tym podmiocie, który kwestionuje zgodność z konstytucją pewnej normy prawnej. Teraz zanim przejdę do budowy kontrargumentu, chciałbym uzasadnić tą moją tezę, że coraz częściej mamy do czynienia właśnie z takim argumentem, że on jest bardziej rozpowszechniony. Podam Państwu dwa przykłady. Pierwszy przykład to jest stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego odnoszący się do tej słynnej sprawy, w której Trybunał Konstytucyjny zetknął się z tak zwanym paradoksem orzeczniczym. I w tym stanowisku, ja tutaj to pogrubiłem, wyboldowałem, jak Państwo widzicie, w bardzo wielu miejscach zasada domniemania zgodności ustaw z konstytucją jest albo wprost, albo no, bardzo blisko wiązana właśnie z obowiązywaniem norm, które tym domniemaniem są objęte. W jednym zdaniu, nawet w powołaniu się na poglądy austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, minister sprawiedliwości, prokurator generalny mówi, że ta zasada oznacza obowiązywanie norm ustawowych albo do czasu derogacji przez ustawodawcę, albo uchylenia przez TK. Z podobnym przykładem znajdujemy się, to również dotyczy tego samego orzeczenia, w zdaniu odrębnym sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Piotra Pszczółkowskiego. Pan sędzia nie użył tutaj spójnika zatem albo więc, aby połączyć te dwa zdania, które są wyboldowane, niemniej jednak ich sąsiedztwo może być interpretowane, jak sądzę, także jako wyrażenie pewnej zależności, która zachodzi między domniemaniem konstytucyjności a obowiązywaniem. Nawiasem mówiąc, pierwsze zdanie z tych zdań wyboldowanych jest oczywiście prawdziwe. Drugie było prawdopodobnie prawdziwe w momencie jego pisania. Potem okazało się fałszywe, bo jak Państwo wiecie, ten wyrok nie był ogłoszony, a potem, o ile się nie mylę, ta ustawa została znowelizowana inną ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Ten z kolei slajd przedstawia uzasadnienie dla takiego spostrzeżenia, które z kronikarskiego obowiązku muszę tutaj dokonać, a mianowicie tego, że w dyskursie politycznym takie właśnie posługiwanie się domniemaniem konstytucyjności, łączenie go z obowiązywaniem spowodowało ogromną frustrację ze strony przeciwników aktualnego układu politycznego. To jest lekko ocenzurowany wpis pana Leszka Balcerowicza, przeze mnie lekko ocenzurowany. Można powiedzieć tak, można ten wpis zrozumieć, można go potępiać albo się z nim, albo z nim sympatyzować. Natomiast z prawniczego punktu widzenia wydaje mi się, że jednoznacznie trzeba określić, że pomysł zastąpienia domniemania konstytucyjności domniemaniem niekonstytucyjności jest pomysłem absurdalnym, bo w takim wypadku postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym musiałoby polegać na tym, że trzeba byłoby w trakcie tego postępowania prawdopodobnie udowodnić tak zwane fakty negatywne. No, że dana ustawa nie jest z konstytucją niezgodna, a jak mówi paremia łacińska, negativa non sunt probanda, czyli faktów negatywnych się nie dowodzi. I teraz powracam do głównego wątku. Chcę przedstawić taki złożony kontrargument, który de facto sprowadzał się będzie do tego, że będę się starał wykazać, że z logicznego punktu widzenia zakres pojęcia norm objętych domniemaniem konstytucyjności i zakres pojęcia norm obowiązujących nie są równoważne, tylko pozostają w stosunku krzyżowania się zakresów. Będzie to kontrargument, który składa się z pięciu argumentów cząstkowych. Przepraszam. Trzy pierwsze z nich, które uważam za niekontrowersyjne, będą właśnie dowodziły tego, że pomiędzy tymi dwoma pojęciami zachodzi niezależność zakresowa. Innymi słowy, domniemanie obowiązywania czy objęcie normy domniemaniem, przepraszam, konstytucyjności oczywiście, a nie obowiązywania, nie jest ani warunkiem koniecznym, ani nie jest warunkiem wystarczającym do tego, żeby norma obowiązywała. Dwa pozostałe argumenty będą już argumentami kontrowersyjnymi. Niemniej jednak uznałem, że także należy je przedstawić, no i poddać po prostu pod dyskusję. Jeśli chodzi o pierwszy argument cząstkowy, dotyczy on początku czy momentu początkowego, od którego możemy mówić o domniemaniu konstytucyjności. I przede wszystkim tutaj należy odnieść się do zjawiska czy do instytucji kontroli prewencyjnej przewidzianej w artykule 122 ust. 3 Konstytucji,
który głosi, że przed podpisaniem ustawy prezydent może wystąpić do Trybunału z wnioskiem w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ustawa cieszy się domniemaniem konstytucyjności od momentu jej uchwalenia przez parlament, a nie od momentu podpisania przez prezydenta czy momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W związku z tym widać, że domniemanie konstytucyjności pojawia się dużo wcześniej od jego obowiązywania, no bo mówimy tutaj o ustawie, która nawet jeszcze nie jest przez prezydenta podpisana, a już jest przed Trybunałem Konstytucyjnym rozstrzygane, czy jest ona zgodna z konstytucją, czy nie. I tam domniemanie konstytucyjności funkcjonuje tak, jak funkcjonuje argumentacyjnie, czyli ciężar dowodu spoczywa w tym wypadku na podmiocie kwestionującym. Druga kwestia to zakres czasowy, kwestia końca, momentu końcowego domniemania konstytucyjności. Tutaj z kolei oczywiście chodzi przede wszystkim o przewidzianą w naszej konstytucji, niestety przewidzianą w naszej konstytucji, bo to nie jest, jak sądzę, zbyt dobre uregulowanie, możliwość odroczenia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli artykuł 190 ustęp 3. W takiej sytuacji będzie dokładnie tak, że, co jest zgodne z aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, domniemanie konstytucyjności wygasa, bo ono wygasa w momencie ogłoszenia na sali rozpraw wyroku negatywnego, a jeżeli Trybunał Konstytucyjny odroczy wejście w życie swojego orzeczenia, no to ten moment wygaśnięcia domniemania konstytucyjności następuje wcześniej, maksymalnie 18 miesięcy wcześniej, przed tym, gdy formalnie rzecz biorąc norma traci moc obowiązującą. I argument trzeci, również jak mi się wydaje niekontrowersyjny, on jest związany z wprowadzoną po raz pierwszy nowelą z 2000 roku możliwością nieumarzania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, pomimo tego, że akt normatywny jest aktem nieobowiązującym, jeżeli, jak mówił wtedy obowiązujący artykuł 39 ustęp 3 ustawy, wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw. To pozostało do dzisiaj w aktualnej ustawie, która już nie jest nazywana ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, tylko o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mamy analogiczny artykuł 59 ustęp 3, który w sposób nieco zawężony, bo ograniczający tę możliwość tylko do postępowań zainicjowanych skargą konstytucyjną, jednak dopuszcza to, że Trybunał Konstytucyjny znowu bada normy, które nie obowiązują, i podczas tego badania przyjmuje, że one objęte są domniemaniem konstytucyjności. Także mówię, wydaje mi się, że to są argumenty niekontrowersyjne i te argumenty obalają jakikolwiek związek konieczny czy związek wystarczający pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Natomiast są jeszcze dwa dodatkowe argumenty, już nieco kontrowersyjne, ale także takie, które pozwalają prowadzić wywód dalej i pozwolą mi przejść do kolejnego argumentu. Mianowicie argument czwarty dotyczy charakterystyki pojęć. Chodzi mi tu oczywiście o pojęcie normy obowiązującej i normy objętej domniemaniem konstytucyjności, czy szerzej domniemania konstytucyjności i obowiązywania prawa. Mianowicie jest tak, że w wielu orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny uzasadniał tezy o tym, że możemy mówić o słabszym albo silniejszym domniemaniu konstytucyjności. Tym samym zachodziłaby tutaj różnica rodzajowa polegająca na tym, że pojęcie obowiązywania jest pojęciem klasyfikującym. Jakaś norma albo obowiązuje, albo nie obowiązuje, tertium non datum. Natomiast w przypadku domniemania konstytucyjności, przynajmniej do roku 2012, bo wtedy Trybunał zaczął odchodzić, czy już definitywnie odszedł, to trudno powiedzieć, ale zaczął odchodzić od tych wcześniejszych poglądów, więc do roku 2012 w kilkunastu orzeczeniach te określenia, że jakieś domniemanie konstytucji jest słabsze albo silniejsze, się pojawia. W szczególności, i tutaj te przykłady zaczerpnięte są, tu przepraszam za lokowanie produktu, ale robię to zupełnie z przekonaniem, przykłady zaczerpnięte są z niedawnego artykułu opublikowanego na Dniach, artykułu pani Aleksandry Dębowskiej i Moniki Florczak-Wontor. Mianowicie o słabszym domniemaniu konstytucyjności mówił Trybunał wtedy, gdy w momencie uchwalania danego aktu normatywnego istniały poważne wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją. Natomiast
O domniemaniu silniejszym mówił na przykład wtedy, gdy mamy do czynienia z ustawami kontrolowanymi prewencyjnie albo ustawami pozostającymi w okresie vacatio legis, albo wreszcie ustawami takimi jak ustawa budżetowa i innymi ustawami regulującymi stosunki społeczno-ekonomiczne. Jeśli chodzi o komentarz, to można powiedzieć, że to z argumentacyjnego punktu widzenia nie może dziwić, bo jeżeli pojmujemy domniemanie konstytucyjności tylko w ten sposób, że to jest dyrektywa, która mówi, na kim ciąży obowiązek argumentacji, no to oczywiście jest to pojęcie klasyfikujące. Ale gdy patrzymy na to argumentacyjnie, no to jest, tak mi się wydaje, oczywiste, że są sprawy, w których trudniej jest obalić domniemanie konstytucyjności i są sprawy, w których to domniemanie konstytucyjności obalić jest łatwiej czy prościej. I wreszcie ostatni argument najbardziej kontrowersyjny, mianowicie związany z zasadą jura novit curia. Jeżeli przyjmujemy, tak jak ja przyjąłem, argumentacyjne odczytanie domniemania konstytucyjności, no to wtedy można powiedzieć, że przede wszystkim w obrębie postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, ta zasada, to domniemanie konstytucyjności konkuruje z zasadą jura novit curia. Jeżeli, a tak można przyjąć, zasada jura novit curia nakazuje sądowi to, żeby z urzędu ustalił treść prawa obowiązującego, które jest stosowane w sprawie, to tym samym na żadnej stronie postępowania nie ciąży obowiązek tego, żeby wykazywać niekonstytucyjność przepisów. Tym samym to domniemanie konstytucyjności w tym argumentacyjnym sensie przed sądami powszechnymi i w pewnym ograniczonym zakresie również w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i NSA nie funkcjonuje. Podsumowując ten fragment mojego wystąpienia, ile ja mam czasu jeszcze? Można powiedzieć tak, że jeszcze mam 10 minut, a co? Że dość często bywa tak, że norma, która jest objęta domniemaniem konstytucyjności, jest jednocześnie normą obowiązującą, ale nie jest to ani związek konieczny, ani jakiś związek wystarczający. Pierwsze nie wystarcza do drugiego. I można oczywiście, tutaj tego nie sfalsyfikowałem w trakcie argumentacji, można także powiedzieć, że to prowizoryczne, obalalne założenie, że norma objęta domniemaniem konstytucyjności może uchodzić za normę zgodną z konstytucją, jest również wnioskiem poprawnym. Przy czym, gdy analizowałem tę problematykę, doszedłem do wniosków dużo bardziej kontrowersyjnych. Długo zastanawiałem się nad tym, czy te wnioski Państwu przedstawiać, czy nie, ale doszedłem do wniosku, że jak nie tu przedstawię, to prawdopodobnie nigdy ich nie przedstawię. W związku z tym jednak je przedstawię. Mianowicie jest dominujący taki pogląd, bardzo powszechny i także wyrażany, jak Państwo widzicie w przytoczonym cytacie uchwały Sądu Najwyższego, że domniemanie konstytucyjności jest wiążące dla wszystkich organów władzy publicznej. Ma swoje uzasadnienie w zasadzie trójpodziale u władzy. To znaczy w innych orzeczeniach i także w wypowiedziach doktrynalnych wskazuje się także zasadę demokratycznego państwa prawnego, wskazuje się także zasadę legalizmu i także jeszcze przepisy dotyczące samego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Natomiast gdy przyjmiemy takie właśnie argumentacyjne podejście, to okazuje się, a przynajmniej tak można twierdzić, że ani sądy powszechne, ani Naczelny Sąd Administracyjny, ani Sąd Najwyższy nie są bezpośrednio związane domniemaniem konstytucyjności norm ustawowych. To jest niesamowicie kontrowersyjne. Powiem Państwu, jak do tego argumentu doszedłem. No i w ten sposób, mam nadzieję, też pokażę, jakie tutaj argumenty szczegółowe mogą za tym przemawiać. Mianowicie przeprowadziłem taki eksperyment myślowy, który jest często spotykany w teorii argumentacji prawniczej, a mianowicie postanowiłem się zastanowić, czy zastanowiłem się nad tym, przepraszam za ten błąd, zastanowiłem się nad tym, co by było, gdyby domniemania konstytucyjności w ogóle nie było. To znaczy, czy byłaby jakaś praktyczna różnica w obowiązkach sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, gdyby konstrukcji domniemania prawniczego konstytucyjności w ogóle nie było w naszej kulturze prawnej. I okazało się, przynajmniej moim zdaniem, że gdyby tego domniemania konstytucyjności nie było, to praktycznie nic by się nie zmieniło, z jednym maleńkim zastrzeżeniem.
Teraz tutaj zależy mi bardzo na precyzji, więc pozwolą Państwo, że fragment, który sobie przygotowałem, odczytam. On nie będzie zbyt długi, ale chcę wyrazić moje poglądy bardzo precyzyjnie. Mianowicie, zgodnie z artykułem 178 ustęp 1 Konstytucji sędziowie podlegają Konstytucji i ustawom, a nie trzeba zerkać do dużego komentarza Becka, żeby twierdzić, że chodzi w tym przepisie o obowiązującą Konstytucję i ustawę. Nie jest więc w żadnym tego słowa znaczeniu konieczne ani potrzebne budowanie dodatkowej, zresztą wątpliwej, normy nakazującej sędziom podleganie ustawom objętym domniemaniem konstytucyjności. Można powiedzieć tak, że ich obowiązywanie konsumuje wymóg ich zgodności z konstytucją w większości przypadków sądowego stosowania prawa, ponieważ jednym z kryteriów walidacyjnych powszechnie przyjmowanych w naszej kulturze prawnej jest niewątpliwie zgodność z konstytucją norm zastosowanych przez sędziego. Po drugie, domniemanie konstytucyjności, nakładające ciężar argumentacji na podmiot kwestionujący konstytucyjność danej regulacji, przegrywa, przynajmniej w sądach powszechnych, z zasadą jura novit curia, o czym była już mowa. Wreszcie po trzecie, i to jest najbardziej kontrowersyjne i tu nie wyraziłem tego chyba wystarczająco precyzyjnie na tym slajdzie, ale postaram się teraz to wyrazić. Sądy nie są obarczone obowiązkiem badania konstytucyjności prawa, chociaż co oczywiste, podczas ustalania podstawy prawnej rozstrzygnięcia muszą z urzędu zawsze rozważyć kwestię zgodności stosowanych norm prawnych z konstytucją. To ostatnie zdanie, w którym mówię, że nie są i jednocześnie są, może uchodzić za wewnętrzne sprzeczne, więc należy wyjaśnić, że chodzi mi tutaj wyłącznie o to, że sprawy sądowe dotyczą czegoś innego niż sprawy trybunalskie, a wyroki sądowe nie zawierają w sobie decyzji o pozbawieniu norm ustawowych ich mocy obowiązującej. Co bardzo ważne, w tym eksperymencie powyższe twierdzenie nie wynikają z tak zwanego kompetencyjnego odczytania domniemania konstytucyjności, zgodnie z którym tylko Trybunał Konstytucyjny ma prawo zajmować się kwestiami konstytucyjności, co nawiasem mówiąc jest wysoce podejrzane. Lecz wynika z pozytywnego określenia zakresu kognicji sądów karnych, cywilnych i administracyjnych. Żaden sąd karny nie będzie przecież rozpatrywał aktu oskarżenia niekonstytucyjnego przepisu, a sąd cywilny bądź administracyjny żądania czy też powództwa o unieważnienie czy derogację przepisów jakiejś ustawy. Czyli tylko w tym sensie chcę powiedzieć, że przedmiotem postępowań sądowych nie jest kontrola konstytucyjności. Ani w momencie rozpoczęcia postępowania sądowego, ani w momencie wyrokowania, nie o to w postępowaniu sądowym chodzi. Natomiast oczywiście nie mówię tego, że nie jest możliwe, czy nie jest nawet konieczne to, żeby sędzia, gdy ustala podstawę normatywną swojego rozstrzygnięcia, czyli przepisy, normy obowiązujące, nie brał pod uwagę jednego z podstawowych kryteriów walidacyjnych, a mianowicie kryterium zgodności z konstytucją. Tak więc można powiedzieć w ten sposób, że moim zdaniem to nie domniemanie konstytucji wiąże sędziów w jakimkolwiek sensie tego słowa, lecz ich konstytucyjny obowiązek podporządkowania się obowiązującej konstytucji i obowiązującym ustawom, bo tak należy odczytać artykuł 178. To oznacza, że sędzia każdorazowo ma prawny obowiązek podjęcia pozytywnej decyzji walidacyjnej w stosunku do norm, które zamierza zastosować w sprawie. I oczywiście w trakcie dochodzenia do tej decyzji może pojawić się wątpliwość konstytucyjna i tutaj już poziom kontrowersji spada, ponieważ gdy taka wątpliwość konstytucyjna się pojawia, no to wtedy sąd ma normalnie dwie możliwości, albo skierowanie pytania prawnego, albo w ograniczonym zakresie zastosowanie najważniejszej reguły kolizyjnej pierwszego stopnia, jaką jest reguła hierarchiczna lex superior. Zakres zastosowania tej reguły lex superior był przedmiotem jednego z wielu sporów, które pojawiły się po uchwaleniu Konstytucji z 1997 roku, chociaż być może te spory już były wcześniej, tego nie sprawdzałem. I nie może dziwić, że Trybunał Konstytucyjny, co pokazuje tutaj zacytowane orzeczenie, ale można by podać tych orzeczeń więcej, opowiedział się za bardzo restrykcyjnie, za praktycznie niemożliwością stosowania reguły kolizyjnej lex superior derogat legi inferiori przez sądy, twierdząc, że sposób rozstrzygania tego typu sprzeczności jest uregulowany przez samą Konstytucję,
a regulacje wyrażone w przepisach konstytucji mają pierwszeństwo przed regulacjami opartymi tylko na łacińskich paremiach, rozmaicie zresztą formułowanych. Nie może dziwić, że dokładnie przeciwne stanowisko początkowo prezentował Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Tutaj jest przykład orzeczenia z 2001 roku, gdzie jest powiedziane wprost, że sąd może, stosując zasadę lex superior deroga legi inferiori, odmówić stosowania ustawy sprzecznej z konstytucją. Nie może on bowiem stosować ustawy sprzecznej z konstytucją, to co tutaj jest wyboldowane, to wydaje się bardzo ważne. I tutaj dłuższy fragment, to jest wyrok NSA, zresztą w bardzo wielu wyrokach NSA ten sam podobny motyw się w tych latach pojawiał, a mianowicie motyw taki, że co do zasady sądy rozstrzygające konkretny spór mają możliwość bezpośredniego stosowania konstytucji i mogą w związku z tym używać paremii lex superior derogat legi inferiori. To jest tylko bardzo pobieżne przedstawienie tego, czy udowodnienie tezy, że istniał tutaj spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i NSA. Wydaje się, chociaż no ja nie jestem dogmatykiem prawa konstytucyjnego, nie mam tutaj pełnej wiedzy, ale doszedłem do takiego przekonania, że można by powiedzieć o tym, że ten spór został przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięty na jego korzyść, na szczęście imperio rationis. Mianowicie, co pokazuje ta uchwała Sądu Najwyższego zacytowana na górze tego slajdu z 2014 roku, Sąd Najwyższy tutaj mówi w ten sposób, że upraszczając, sądy powszechne nie powinny stosować zasady lex superior, aż do momentu, w którym Trybunał Konstytucyjny obali domniemanie konstytucyjności. Gdy to domniemanie konstytucji zostanie obalone, to wtedy odpada podstawowa przesłanka ograniczająca kompetencje sądu do stosowania tej reguły kolizyjnej. Innymi słowy, od momentu obalenia domniemania konstytucyjności już reguła lex superior może być, chociaż ostrożnie, przez sądy stosowana. I drugi fragment, tym razem fragment artykułu profesorów Hausera i Trzcińskiego, który ilustruje drugie zdanie, które tutaj, czy drugie twierdzenie, które tutaj chciałem wygłosić, a mianowicie to, że można powiedzieć, że oprócz tego przykładu, o którym mówi uchwała Sądu Najwyższego, w orzecznictwie i w literaturze przedmiotu mówi się jeszcze o dwóch innych przypadkach, mianowicie przypadku oczywistej niekonstytucyjności oraz przypadku wtórnej niekonstytucyjności, w których to dwóch przypadkach także zasada lex superior może być stosowana. I teraz tutaj króciutki komentarz do tego slajdu. Dodatkowo jeszcze zastosowaniem reguły lex superior, co podkreśla w jednym ze swych orzeczeń nawet Sąd Najwyższy, jest to, że można wskazać orzeczenia sądów europejskich, które wskazują na obowiązek sądów krajowych, aby w postępowaniach przed sądami powszechnymi, a nie przed Trybunałem Konstytucyjnym, jednak brać pod uwagę zarzuty konstytucyjne. Tutaj najczęściej powoływany jest właśnie ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2006 roku, który Państwu przedstawiłem na slajdzie. I króciutkie podsumowanie tego fragmentu, jeszcze będzie bardzo krótki fragment dotyczący trzeciego argumentu. Mianowicie z czysto teoretyczno-prawnego punktu widzenia, jestem teoretykiem prawa, dlatego ten punkt widzenia dla mnie jest jakby taki naturalny. Problemem, który tutaj widzę podstawowym, jest to, że w doktrynie prawa konstytucyjnego, no i ogólnie w polskiej doktrynie prawa, nie odróżnia się dwóch różnych typów wypowiedzi walidacyjnych, a dokładniej negatywnych wypowiedzi walidacyjnych. Z jednej strony możemy mieć do czynienia z negatywną wypowiedzią walidacyjną, czyli mówiącą po prostu, że jakaś norma nie obowiązuje, która ma efekt derogacyjny. I to są wypowiedzi, które są wypowiadane przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ich wyrokach. Natomiast z drugiej strony możemy mieć także do czynienia z wypowiedziami, których mogą dokonywać przede wszystkim przedstawiciele nauki prawa, którzy w artykułach, no, w podręcznikach, w pracach naukowych mogą twierdzić, że jakieś przepisy nie obowiązują, ale mogą także w pewnym ograniczonym zakresie dokonywać tych wypowiedzi sędziowie, mówiąc w uzasadnieniu orzeczeń, że jakiś przepis, jakaś norma prawna nie obowiązuje. To moim zdaniem jest jak najbardziej dopuszczalne, tylko trzeba pamiętać o tym, że jest to wypowiedź, która nie ma efektu derogacyjnego. Nie ma efektu derogacyjnego, ponieważ sądy, no,
tak jest ukształtowany nasza kontrola konstytucyjności. Sądy powszechne nie mają uprawnienia do tego, żeby w sposób abstrakcyjny, uniwersalny, erga omnes pozbawić jakiejś normy mocy obowiązującej. I teraz ostatni fragment, krótki fragment. Mianowicie chciałbym do tych trzech powodów, czy trzech przesłanek, kiedy może, moim zdaniem bez wątpienia, mogą bez wątpienia sądy powszechne zastosować regułę kolizyjną lex superior, dodać jeszcze powód, czy też przesłankę czwartą. Tutaj pewną inspiracją była wypowiedź pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2016 roku, w której, jak państwo widzicie w tej wypowiedzi, znajdujemy odwołanie do formuły Radbrucha, czy do poglądów Gustawa Radbrucha. Do tego mógłbym dodać, tutaj już slajdu nie przygotowywałem, że takie wypowiedzi pojawiają się także u innych autorytetów prawniczych, na przykład profesor Safian w jednym ze swoich artykułów już z bieżącego 2017 roku w ogóle powiedział, że formuła Radbrucha może stanowić podstawę budowy struktury demokratycznego państwa prawa. I teraz, króciutko, bo sprawy tutaj są dobrze znane. Radbruch w 5 minutach filozofii prawa między innymi sformułował pierwszą wersję tak zwanej tezy o ekstremalnej niesprawiedliwości, twierdząc, że mogą istnieć ustawy o takim stopniu niesprawiedliwości i szkodliwości, że należy odmówić im charakteru prawa. Potem w tym swoim podstawowym dziele Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo z 1946 roku, formułując czy nadając tej swojej formule już taką klasyczną postać, mówił o nie dającej się znieść stopniu sprzeczności ze sprawiedliwością, co w polskiej kulturze prawnej zwykło się wyrażać za pomocą parem lex in justicia non est lex. Niemniej jednak zastosowanie właśnie tej tezy o ekstremalnej niesprawiedliwości, no, byłoby przedwczesne, czy też trudno byłoby wskazać sytuację, w których rzeczywiście tak sformułowaną tezę można zastosować. Interesująca, jak mi się wydaje, bardziej jest druga teza składająca się do formuły Radbrucha, czyli teza o braku charakteru prawnego, ponieważ tutaj pojawia się pewien schemat argumentacyjny, który może także współcześnie zostać wykorzystany. Jak państwo widzicie, tutaj Radbruch mówi w ten sposób, że wtedy, gdy nikt nie dąży do sprawiedliwości i ustawodawstwo świadomie ignoruje równość, która jest jądrem sprawiedliwości, to taka ustawa jest nie tylko prawem niesprawiedliwym, lecz traci w ogóle rangę i charakter prawa. I teraz, to jest formuła oparta na dość spekulatywnej filozofii, na neokantyzmie, na filozofii prawa Radbrucha. Jest to formuła, która także jest oparta na przyjęciu tego, że równość, czyli tak zwana sprawiedliwość, w ścisłym tego słowa znaczeniu jest właśnie jądrem tej sprawiedliwości, w szerokim tego słowa znaczeniu. Wydaje się, że na tym schemacie rozumowania można zbudować argument, którego uzasadnienie znowu wydaje mi się dość oczywiste, ponieważ właśnie na tym oparta jest w ogóle idea sądownictwa konstytucyjnego, a mianowicie powiedzieć w ten sposób, że gdy nie dąży się do sprawiedliwości, i gdy konstytucja, czyli równość zastępuje tutaj konstytucją, gdy konstytucja stanowiąca jądro państwa prawnego zostaje świadomie zanegowana podczas stanowienia prawa, to taka ustawa, tutaj już są słowa prawie radbruchowskie, jest nie tyle niesprawiedliwym prawem, lecz jest w ogóle pozbawiona natury prawa. Dlaczego uważam, że taką tezę o bezprawności ustawowej można sformułować i można ją obronić? Mianowicie po pierwsze, rozumując a minori ad majus, można założyć, że jeśli w konstytucyjnych państwach prawa sądy konstytucyjne bądź sędziowie, jeżeli dopuszczana jest rozproszona kontrola konstytucyjności, badają zgodność z normami konstytucyjnymi aktów normatywnych niższej rangi, ustanowionych bez świadomości ich bezprawności, co w konsekwencji doprowadza czasami do utraty mocy obowiązującej przez te akty, to tym bardziej a minori ad majus usprawiedliwiona wydaje się być teza, że świadome stanowienie prawa sprzecznego z konstytucją jest deliktem zasługującym na ostrzejszą sankcję konstytucyjną. Po drugie, tutaj nie ma, tak jak już powiedziałem, pojęcia równości, tylko jest po prostu pojęcie konstytucji, co powoduje, że ten cały bagaż spekulatywnej dość filozofii neokantowskiej nam odpada. I wreszcie, co,
co trzeba uzasadnić, żeby tą formułę zaakceptować? No wystarczy uzasadnić, jak mi się wydaje, prawie tautologiczną tezę, a mianowicie, że konstytucja jest jądrem, sednem konstytucyjnego czy demokratycznego państwa prawa. Ostatni slajd już tylko pokazuje podsumowanie. Pierwsza konkluzja, również dla mnie bardzo kontrowersyjna, ja to otwarcie państwu przedstawiałem, konkluzja wynikająca z tego eksperymentu myślowego, co by było, gdyby domniemania konstytucyjnego nie było. No i wtedy trzeba jakoś zmierzyć się z tym argumentem, że domniemanie konstytucyjności nic nie zmienia, jeśli chodzi o obowiązki i prawa sędziowskie. Czyli z tego by wynikało, że domniemanie konstytucyjności niejako a contrario jest bezpośrednio stosowalne tylko przed TK i wiąże podmioty kwestionujące konstytucyjność. No i ten drugi argument, który tutaj łączy drugi i trzeci, to jest kwestia, kiedy możemy dopuścić, nie mówię, że to są wszystkie możliwe przypadki, ale kiedy na pewno możemy dopuścić sądową kontrolę konstytucyjności, ale nie podczepioną pod pojęcie domniemania konstytucyjności, tylko uzasadnioną artykułem 178 Konstytucji. Sędziowie są związani konstytucją i ustawami, obowiązującą konstytucją i obowiązującymi ustawami. Muszą ustalić, czy ustawa obowiązuje, czy nie. Muszą zastosować kryterium zgodności ustawy z konstytucją. I w ten sposób w każdym postępowaniu, bez względu na to, co w takiej czy innej ustawie ustawodawca by nie powiedział, sędzia musi ustalić podstawę normatywną swojej decyzji, musi przeprowadzić tę interpretację. Tutaj wracam do punktu wyjścia, którą profesor Leszczyński nazwał interpretacją, wykładnią derywacyjno-walidacyjną, walidacyjno-derywacyjną. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze. No i trudniej zmierzyć się z czasem i z tą myślą proszę o zabranie głosu pana profesora Tomasza Pietrzykowskiego. Bardzo proszę panie profesorze. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja pozwolę sobie rozpocząć od takiego samego zastrzeżenia, jakie uczynił profesor Tomasz Gizbert-Studnicki. Ja również nie jestem konstytucjonalistą, jestem zawsze mocno zakłopotany, jakby wam tak podpisywany, choć zdaję sobie jednocześnie sprawę, że jest całkiem spora, jak się okazuje, liczba innych niekonstytucjonalistów, którzy nie tylko nie czują żadnego zakłopotania, ale wprawdzie jakby rozkoszowali się tym, że właśnie pod takim określeniem funkcjonują w debacie publicznej. Ale ze względu właśnie na to moja optyka będzie też troszeczkę inna, to znaczy tytuł naszego panelu brzmi Wykładnia Konstytucji w procesie kontroli konstytucyjności prawa. To, o czym ja chciałbym powiedzieć, to określiłbym raczej jako kwestię wykładni konstytucji a proces kontroli konstytucyjności prawa, czyli innymi słowy związku pomiędzy tymi specyficznymi rysami wykładni tak szczególnego aktu normatywnego, jakim jest konstytucja, a instytucjonalno-politycznym problemem, jaki kontrola konstytucyjności stwarza nie tylko u nas, wszędzie właśnie, niemal wszędzie tam, gdzie funkcjonuje, no ale u nas mamy do czynienia, jak wszyscy wiemy, z sytuacją no zupełnie szczególną pod tym względem. To, że już sporo powiedziano przede mną, pozwala mi ograniczyć pewne oczywistości, od których chciałem zacząć, już tylko do nawiązań, do rzeczy, które już zostały powiedziane, chociaż z drugiej strony jestem bardzo przywiązany do pewnej definicji idealnego rozumowania filozoficznego, którą kiedyś przedstawił Bertrand Russell, zdaniem którego idealne rozumowanie filozoficzne polega na tym, że wychodzi się od przesłanek, z którymi zgadzają się wszyscy i w drodze poprawnego rozumowania dochodzi do konkluzji, z którą nie zgadza się nikt. Więc te oczywistości początkowe mi się przydały do tego, żeby to rozumowanie poprawniej skonstruować, no ale ze względów również czasowych już je tylko zminimalizuję do takich nawiązań, które są zupełnie nieodzowne. Otóż niezależnie od całej sporności poglądów uczestników pierwszego panelu, to wydaje mi się, że jedna rzecz była tam stosunkowo niekontrowersyjna, mianowicie przekonanie, że wykładnia konstytucji, że specyfika wykładni konstytucji nie wiąże się z jakimś szczególnym istnieniem luzów decyzyjnych, nawet nie z zakresem tych luzów decyzyjnych, tylko raczej z istnieniem pewnego specyficznego rodzaju
odesłań, które pani profesor Wrochowska nazwała odesłaniami doktrynalnymi, czyli krótko mówiąc posługiwaniem się pojęciami, za którymi stoi pewna już tradycja filozofii politycznej, pewne przekonania, pewne konstrukcje myślowe, do których można założyć, że tekst prawny odsyła. I tutaj zgadzam się w pełni z poglądem profesora Gizberta Studnickiego, że niestety na ogół tego typu doktryny polityczne są sporne, a w każdym razie ich elementy bywają sporne, a już z całą pewnością sposób, w jaki się taką doktrynę przekłada na rozstrzygnięcie konkretnego sporu konstytucyjnego, no, może być różnoraki, jak gdyby tu jest istota problemu. Znaczy to nie jest tak, że znajomość tych doktryn filozofii politycznej, do których zakładamy, że tekst konstytucji odsyła, pozwala nam na znalezienie jakiejkolwiek one right answer konstytucyjnej. Znaczy pomiędzy sięgnięciem po tą doktrynę, a znalezieniem rozstrzygnięcia konkretnego problemu jest całe to rozumowanie, gdzie się te ścieżki rozchodzą i gdzie cała argumentacja, można powiedzieć, istota tej argumentacji konstytucyjnej odgrywa zasadniczą rolę. Warto przy okazji nawiązać, tak my często lubimy powtarzać, że ten nasz model kontroli konstytucyjności prawa to jest model kelsenowski. Jest taki pasus w tej książeczce, którą zresztą też dzięki pani profesor Wronkowskiej mamy po polsku tej broszury o istocie i rozwoju sądownictwa konstytucyjnego Kelsena. Jest taki interesujący pasus, gdzie Kelsen mówi mniej więcej coś takiego, no cytuję z pamięci, że sytuacja, w której sąd konstytucyjny odwoływałby się do takich pojęć zawartych w tekście konstytucyjnym, jak tam sprawiedliwość, moralność i tak dalej, prowadziłaby do sytuacji zupełnie nieakceptowalnej, w której sąd konstytucyjny uzyskiwałby no właściwie nieograniczoną polityczną władzę nad decyzjami demokratycznie legitymowanego suwerena, co jest niebezpieczeństwem, którego należy za wszelką cenę unikać. Receptą na to, zdaniem Kelsena, było formułowanie konstytucji w sposób możliwie jak najprecyzyjniejszy, jako raczej tego statutu organizacyjnego państwa, a nie przepełnianie go tego rodzaju politycznymi deklaracjami. Ale jak wiemy, rzeczywistość poszła w zupełnie przeciwnym kierunku, czyli nie tylko konstytucję redaguje się w sposób coraz bardziej skoncentrowany na tego rodzaju jakby ogólnych deklaracjach filozoficzno-ideologiczno-politycznych, ale co więcej, również w konstytucjonalizmie coraz większą rolę się właśnie do tego rodzaju przepisów konstytucji przywiązuje i w praktyce orzecznictwa konstytucyjnego, zarówno naszego, jak i obcego, również nie trudno zauważyć, że to jest jak gdyby podstawowa oś jakby sporów konstytucyjnych, to są właśnie tego typu normy, a nie te szczegółowe przepisy, które znacznie rzadziej, można powiedzieć, takie emocjonujące i politycznie relevantne dyskusje wywołują. Chociaż warto też pamiętać, że oprócz tego rodzaju odesłań doktrynalnych, to również do specyfiki wykładni konstytucji zaliczyłbym to, że takie zwykłe przypadki nieostrości reguł, już typowych reguł prawnych zawartych w konstytucji, znacznie częściej niż w przypadku innych aktów normatywnych prowadzą do, jakby przekładają się na bezpośrednie rozstrzygnięcie toczącego się równolegle konfliktu politycznego, czyli krótko mówiąc, nie trzeba wcale takich ideologicznie naładowanych norm konstytucyjnych do tego, żeby rozstrzygnięcie interpretacyjne sądu konstytucyjnego wiążące się z jakimś obszarem luzu decyzyjnego, otwartej tekstowości, po prostu zwykłej reguły prawnej zawartej w konstytucji, miało kluczowe znaczenie dla sytuacji stron konfliktu politycznego, które są zainteresowane tym, w jaki sposób dany problem interpretacyjny zostanie rozstrzygnięty. No tutaj takim, powiedzmy, pierwszym z brzegu przykładem z naszego orzecznictwa konstytucyjnego może być ta pamiętna dyskusja, czy użyte w konstytucji określenie, że wybory się odbywają w dzień wolny od pracy, czy może to oznaczać, że to jest, czy musi to oznaczać, że to jest tylko jeden dzień, czy może być to więcej niż jeden, prawda, pod warunkiem, że jeden z nich jest wolny. No i wiadomo, że dwie strony debaty politycznej były zainteresowane w przeciwstawnych rozstrzygnięciach, wszyscy wiedzieli, że wybory ograniczone do jednego dnia działają bardziej na korzyść jednego obozu politycznego, wybory dłuższe
na korzyść drugiego. A jeszcze bardziej spektakularnym przykładem tego rodzaju problemu, no to jest ten słynny wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Bush-Gore, prawda, gdzie nie chodziło o żadne ideologiczne deklaracje konstytucyjne, chodziło o to, o sposób liczenia głosów, o dopuszczalność przeliczenia ich ponownie, prawda, i ten wyrok był przecież tak bulwersujący dla amerykańskich środowisk prawniczych i dla opinii publicznej, że to, co wówczas napisano, przypomnę tylko dla tych z Państwa, którzy się mniej jak gdyby amerykańskim konstytucjonalizmem interesują, to bodajże był 2000 rok i wybory pomiędzy Bushem juniorem a Alem Gorem i w wyniku tam wątpliwości co do tego, czy głosy były prawidłowo oddane, Sąd Najwyższy powstrzymał ponowne przeliczenie głosów. Sąd Najwyższy zdominowany przez sędziów z dominacji republikańskiej, co spowodowało, że George Bush, który dostał summa summarum mniej głosów, został prezydentem, a Al Gore, który się później okazało, te wybory de facto wygrał w sensie czysto liczbowym, tej prezydentury został pozbawiony. Znaczy to, co wówczas pisano głównie po stronie liberalnej w amerykańskiej debacie prawniczej o Sądzie Najwyższym i o tych sędziach, którzy i o tym wyroku i o tych sędziach, którzy tę decyzję podjęli, to myślę, że nasze dyskusje wokół dublerów, prawda, i tej sytuacji z ostatniego półtora roku są w gruncie rzeczy dość delikatne w porównaniu z tym, co wówczas spisano o tej sytuacji, jak gdyby sposobie rozstrzygnięcia swojej sądu. A nie chodziło przecież o odwołanie do żadnych wielkich ideologicznych deklaracji, żadnej due process of law i tak dalej. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, że bez względu na to, czy chodzi o takie właśnie doktrynalne odesłania, czy o zwykłe przypadki nieostrości, to te wyroki są bardzo często podejmowane w ogniu konkretnego konfliktu politycznego i ze świadomością, w jaki sposób dane rozstrzygnięcie interpretacyjne przełoży się na przebieg dalszy, na sytuację uczestników tego konfliktu pozaprawnego, tak to nazwijmy, czy pozasądowego, w związku z czym no takie, można powiedzieć, oczekiwanie, że sędziowie, którzy rozstrzygają te problemy, będą odporni na wpływ, że tak powiem, świadomości tego kontekstu zewnętrznego, że będą takimi umysłami, powiedziałbym, impregnowanymi na tego rodzaju kontekst, no nie spełnia w moim przekonaniu warunku takiego minimalnego psychologicznego realizmu. I to nie jest tylko obiegowa mądrość prawnicza, tylko jest na to mnóstwo badań, jest ich zresztą coraz więcej, tak tylko nie zawsze prawniczych, to również politolodzy zachodni badają to dość intensywnie. Takim najlepiej pewnie znanym efektem tych badań jest, czy przykładem tych badań jest tak zwany model postaw sędziowskich dwóch badaczy, Jeffreya Seagala i Harolda Spitha. To są badania oparte na prostym założeniu, mianowicie na hipotezie, że znajomość, to oczywiście są badania amerykańskie, bo tam również dlatego, że łatwiej jest, że tak powiem, w gronie tych 9 sędziów Sądu Najwyższego, bardzo dokładnie prześwietlonych, prawda, znacznie łatwiej jest jakby identyfikować ich postawy ideologiczne niż w naszych realiach, ale te badania są oparte na hipotezie, że znajomość postawy ideologicznej poszczególnych sędziów, oparta o wiedzę o nich jakby pozaprawną, o tym, prawda, skąd się tam wzięli, jakie poglądy głosili wcześniej, co pisali w artykułach, książkach, etc., etc., ta wiedza pozwala na prognozowanie ze znacznie wyższym poziomem trafności, w jaki sposób ci sędziowie będą rozstrzygać przynajmniej pewne takie politycznie czy ideologicznie sensytywne rodzaje spraw. No i w trwających już chyba ze 30 lat tych badaniach, no oni cały czas twierdzą, prawda, badając tam różne, czy dokonując różnych badań statystycznych, że o ile opieranie takich predykcji na argumentach prawnych w danym sporze, no pozwala przewidzieć, jak dany sędzia zagłosuje z prawdopodobieństwem 50% mniej więcej, czyli zgadnąć tak naprawdę. Natomiast zignorowanie w ogóle argumentów prawnych, nie branie ich w ogóle pod uwagę, tylko kierowanie się tym, czy dany sędzia jest bardziej konserwatywny, czy bardziej liberalny, a sprawa dotyczy problemu prawnego, który ma tego rodzaju jakby dostrzegalny aspekt, pozwala na przewidzenie sposobu jego rozstrzygnięcia przez niego podjętego sposobu głosowania w ponad 70% przypadków, więc jest to jakby różnica statystycznie istotna, bardzo istotna nawet. Takich badań jest znacznie więcej. Wspominany Cass Sunstein robił podobne badania statystyczne nad sposobem głosowania sędziów w sprawach administracyjnych. Znaczy interesowała go odpowiedź na pytanie, czy sędziowie z nominacji, nazwijmy to republikańskiej czy demokratycznej, będą częściej uchylać decyzje administracyjne podjęte przez
agencje władzy wykonawczej za czasów, czy jakby pod rządami prezydentów, czy zwierzchników republikańskich, czy demokratycznych, i rzeczywiście również taką prawidłowość istotną statystycznie wykrył, że znacznie częściej uchylane są decyzje wtedy, kiedy sędzia jest z innej opcji, że tak powiem, niż ta instytucja, którą kontroluje. Oczywiście wszyscy mają świadomość, że to jest bardzo skomplikowane, że to nie jest tak, że tylko jak gdyby się w jakiś zakamuflowany sposób jakieś własne preferencje tam podkłada, prawda, pod argumenty interpretacyjne. Tam mnóstwo różnych innych czynników musi być branych pod uwagę, również pewne zachowania strategiczne sędziów, prawda, że no nie zawsze jakby głosują tak, jak uważają, że trzeba, tylko zawierają jakieś koalicje, kompromisy, biorą pod uwagę to, co wywoła sposób głosowania, etc., etc. Więc ten obraz jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowany, tym niemniej fakty raczej są takie, że nie da się odizolować sposobu rozstrzygania konstytucyjnych problemów interpretacyjnych od własnych preferencji ideologicznych, politycznych, świadomości, w jaki sposób przełoży się dane rozstrzygnięcie prawne na to, co się dzieje poza salą sądową. Więc jak gdyby to nas stawia w obliczu problemu, który z całą ostrością, że tak powiem, wszyscy sobie teraz uświadamiamy, to znaczy w jaki sposób i pod jakimi warunkami sąd konstytucyjny jest w stanie wypełniać taką rolę względnie neutralnego, względnie apolitycznego arbitra, który tylko pilnuje reguł gry, bez ulegania pewnej naturalnej skłonności do tego, żeby stawać się kimś rodzaju, jak to inny amerykański sędzia Leonard Hand określił, taką grupą platońskich strażników, znaczy, którzy stoją na straży pewnej ponadziemskiej mądrości, która jest im dostępna i która dyktuje, że tak powiem, pewne rozstrzygnięcia, niezależnie od tego, czy demokratycznie wybrana większość chce w ten czy w inny sposób daną sprawę rozstrzygnąć. Myślę, że my staniemy jeszcze silniej, że tak powiem, w obliczu tego problemu, jak ulegnie zmianie większość parlamentarna obecna, prawda, a przypuszczalnie sąd konstytucyjny zostanie, prawda, z większością sędziów niechętnych, tak to nazwijmy, można się spodziewać tym zmianom, które nadejdą wtedy, kiedy się większość polityczna, parlamentarna zmieni. Więc jakby te wszystkie dylematy są wciąż jeszcze, być może ich największe nasilenie jest wciąż jeszcze przed nami, i to jest jak gdyby efekt pewnego procesu, do którego doszliśmy w wyniku, i to jeszcze raz powtarzam, nie jesteśmy jakimś wielkim ewenementem pod tym względem, te same problemy są wszędzie tam, gdzie sądownictwo konstytucyjne w tej czy w innej postaci funkcjonuje. W związku z czym to nie jest żadne nieoczekiwane, że tak powiem, zdarzenie, to jest po prostu efekt pewnego procesu, który narastał w postaci emancypacji politycznej, tak bym to określił, Sądu Konstytucyjnego w Polsce, przed którym zresztą stosunkowo nieliczni przedstawiciele, czy to konstytucjonalizmu, czy teorii prawa, przestrzegali. No tu trzy przykłady wspomniane już przez profesora Tobora, profesor Józef Nowacki na początku lat 90. bardzo jednoznacznie, można powiedzieć, formułował te obawy, że taka praktyka interpretacji i stosowania konstytucji, z jaką mamy do czynienia na przykład na gruncie zasady praw nabytych, gdzie Trybunał Konstytucyjny samodzielnie decyduje, czy one zostały słusznie nabyte, czy niesłusznie, czy tak powiem, zasługują na ochronę, czy nie zasługują, to jest nic innego jak prowadzenie konkurencyjnej polityki prawa, konkurencyjnej w stosunku do prawodawcy. Jest to ewidentnie jakby wykraczanie poza Trybunał z roli właśnie tego neutralnego strażnika reguł gry i wkraczanie w rolę podmiotu współkształtującego, aktywnie współkształtującego jakby treść rozstrzygnięć prawodawczych, do czego robić nie powinien. I dwa inne przykłady z Glossa, pewnie przez starszych z Państwa doskonale pamiętana profesora Jana Woleńskiego, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tego wyroku aborcyjnego, gdzie on dokładnie te właśnie argumenty, które kilka lat wcześniej profesor Nowacki w odniesieniu do zasady praw nabytych formułował, jakby skierował tutaj, prawda, że to nie jest żadne rozstrzyganie zgodności z konstytucją, tylko podkładanie pod nią swoich własnych przekonań co do tego, jak porządek prawny powinien wyglądać. Czy wreszcie trzeci przykład, profesor Wojciech Sadurski na kanwie z kolei debaty o wycofanie się przez konstytucję obecną z tej uchylalności wyroków
Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, profesor Sadurski był jedyną osobą w Polsce, która krytykowała ten pomysł, żeby wyroki Trybunału Konstytucyjnego były ostateczne i nie dało się ich w żaden sposób uchylić, odwołując się właśnie do tego, że one bardzo często w takich, tego typu sprawach są w istocie rzeczy w dużej mierze współkształtowane, czy wyrażają jak gdyby własne preferencje polityczno-ideologiczne sędziów, a nie jakąś obiektywną, twardą treść konstytucji czy doktryn, do których ona nawiązuje. Więc w istocie rzeczy jesteśmy, że tak powiem, taką tezę bym chciał postawić, że jesteśmy w obliczu przemyślenia na nowo, w jaki sposób te role Trybunału Konstytucyjnego przywrócić do granic, że tak powiem, możliwych, czy jakby zmniejszających ryzyko pojawiania się tych napięć pomiędzy sądem konstytucyjnym a prawodawcą, bo to z czym mamy do czynienia u nas i na Węgrzech, przypomnę, że to pewnie nie jest zbieg okoliczności, że akurat węgierski Trybunał Konstytucyjny był uważany za najbardziej aktywistyczny ze wszystkich tych środkowoeuropejskich sądów konstytucyjnych i tam najszybciej, że tak powiem, ta reakcja ze strony władzy prawodawczej, czy retorsja ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej nastąpiła. W związku z czym jakby te pytania są wciąż przed nami i wydaje mi się, że jak się to wszystko w obliczu tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, sobie jakby retrospektywnie uświadomi, to trudno nie dojść do przekonania, że nasz model sądownictwa konstytucyjnego, taki quasi-kelsenowski, tak bym go nazwał, biorąc pod uwagę tą drobną różnicę, o której wspomniałem na początku, no jest trochę niedomyślany do końca. Został zaprojektowany być może nie aż z taką dezynwolturą, jak zaproponowanie pojęcia demokratycznego państwa prawnego, którego genezę tutaj profesor Wyrzykowski przed chwilką przedstawił. No tym niemniej nie wydaje się, żeby on w dostateczny sposób identyfikował i jak gdyby uwzględniał to ryzyko związane z tym, że wtedy, kiedy sędziowie są po prostu emanacją większości, a jednocześnie nie są w stanie uniknąć mieszania czy włączania swoich własnych przekonań do tego, w jaki sposób rozstrzygają interpretacyjne problemy, badając zgodność z konstytucją prawa, to tutaj nawet jeżeli by się udało jednorazowo teraz ten problem jakoś rozwiązać, to on po prostu wróci. To znaczy to jest jakoś wpisane, że tak powiem, w taką konstrukcję sądu konstytucyjnego, z jaką mamy do czynienia. No i rozwiązania, wydaje mi się, że tutaj są, czy kierunki myślenia są dwa. Pierwsze z nich też już trochę zostało tu zasygnalizowane przez profesora Tobora, to byłoby poważniejsze przyjrzenie się i potraktowanie temu, co w amerykańskim konstytucjonalizmie nazywa się political question doctrine, czyli jak gdyby postrzegania przynajmniej znacznej części problemów, z którymi uprawnione podmioty przychodzą do sądu konstytucyjnego, jako problemów o charakterze politycznym, które wymagają decyzji tych, którzy mają do tego demokratyczny mandat, którzy podlegają politycznej odpowiedzialności za sposób ich rozstrzygnięcia, a nie automatycznie postrzeganie ich jako problemu, który da się rozwiązać, szukając odpowiednio głęboko w takim czy innym pojęciu konstytucyjnym, doktrynie filozoficzno-politycznej i tak dalej. No pewnie część z Państwa wie o tym, że to, co obserwowaliśmy niedawno na ulicach Barcelony i innych miast katalońskich, w gruncie rzeczy zostało w jakiejś mierze jakby ten proces został napędzony przez hiszpański Trybunał Konstytucyjny, który w 2006 roku uznał za niezgodny z konstytucją kompromis poszerzający zakres autonomii Katalonii, który został wynegocjowany pomiędzy władzami katalońskimi i przyjęty tam w referendum i zaakceptowany przez parlament kataloński i zaakceptowany przez parlament w Madrycie. Te kilka ważnych rozwiązań tego kompromisu zostało uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją, co jak gdyby no, wywołało łańcuch wydarzeń, który się skończył tym, co obserwowaliśmy i być może będziemy dalej obserwować. Więc to pokazuje, prawda, jak że to nie jest wcale, że to się nie wiąże, że to nie jest bezkosztowe, prawda? To znaczy takie spychanie tych problemów na sąd konstytucyjny, to oczywiście z jednej strony tam są z reguły mądrzy ludzie w dobrej wierze działający i tak dalej, prawda? Badają sprawę wnikliwie. Politycy często działają bardzo krótkowzrocznie, prawda? Krótko
pod wpływem jakichś tam doraźnych czynników, emocji, sondaży, wyborów, etc. Ale z drugiej strony, prawda, no tam jest jednak mechanizm rozliczania za te decyzje, natomiast tutaj jest ryzyko podejmowania z kolei, prawda, o bardzo daleko posuniętych reperkusjach politycznych, no to ten hiszpański przykład jest tu chyba bardzo ilustratywny, no bez właściwie żadnego ponoszenia za to własnej odpowiedzialności, co też trochę ułatwia, prawda, jakby nieuwzględnianie szerszego horyzontu niż tylko nie wiem, pojęcie suwerenności, niepodzielności, prawda, jak, tego typu, jak sądzę, argumenty tam odgrywały rolę w tym wyroku hiszpańskim. Więc jak gdyby pierwszy kierunek to byłaby ta doktryna kwestii politycznych. Pytanie, w jaki sposób ją by się dało w ogóle poszerzyć. Ona się tam gdzieś tam na marginesach, prawda, te sprawy polityczne, chociaż z reguły i u nas, i w wielu innych krajach, kiedy sąd konstytucyjny się odwołuje do pojęcia swobody ustawodawcy, to prawie zawsze po to, żeby powiedzieć, że ona nie jest nieograniczona i akurat w tej sprawie ustawodawca ją przekroczył, prawda, w związku z czym tą swobodę trzeba go jakoś przywołać do porządku. Jeśli już się tą political question doctrine w tej czy w innej formie powołuje, to na ogół w zdaniach odrębnych, prawda, ta mniejszość mówi, że no okej, ale to może nie powinniśmy my o tym decydować, tylko, bo to nie jest sprawa dla sędziów, prawda, tylko dla demokratycznie wybranego parlamentu. Więc nie wiem, czy to się da zrobić przy pomocy teorii interpretacji konstytucji, prawda, jakiegoś rozgraniczenia tych pól, to jest prawdopodobnie niemożliwe. Raczej wydaje mi się, że to są jakieś regulacyjne, instytucjonalne rozwiązania potrzebne, na przykład takie jak nowy rodzaj votum separatum, prawda, można by sobie było wyobrazić takie rozwiązanie, w którym jakaś mniejszość sędziów może zgłosić votum separatum co do tego, czy dana sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia powinna być rozstrzygana jako sprawa Sądu Konstytucyjnego, czy czasem nie jest właśnie doktryną, czy znaczy nie jest kwestią mieszczącą się w zakresie swobody ustawodawcy, gdzie jest rozstrzygnięcie polityczne, a nie prawne potrzebne. I wtedy, kiedy powiedzmy kilku sędziów co najmniej takie votum separatum tego rodzaju by zgłosiło, to taki wyrok mógłby być na przykład podlegać ponownemu badaniu przez parlament, prawda, jakąś kwalifikowaną większością czy czymś takim, no bo skoro sędziowie nie są jednomyślni co do tego, czy to w ogóle jest problem prawny, czy on czasem nie powinien mieć charakteru zwykłej decyzji, prawda, prawodawczej, odpowiedzialnych za to instytucji politycznych, no to być może, prawda, wtedy jednak ostateczny głos co do tej sprawy powinien zajmować parlament. To jest trochę inspirowane tym rozwiązaniem kanadyjskim, tą słynną notwithstanding clause w Kanadzie, na gruncie ich karty praw i wolności obywatelskich, jest taka możliwość, że jak sądy interpretują w jakiś sposób jakieś prawo obywatelskie, to parlament może uchwalić przepisy, które są sprzeczne z tym orzecznictwem, tylko musi to wyraźnie powiedzieć. Musi powiedzieć, że notwithstanding, prawda, niezależnie od tego, że sądy tak uważają, to my jako demokratycznie wybrany inaczej rozumiemy zakres, powiedzmy, równości wobec prawa, czy wolności osobistej, prawa do prywatności, czegokolwiek takiego i jednak takie, jak wam się elektoracie nie podoba nasze rozumienie tego prawa, które w ten sposób właśnie będziemy wykładać, to po prostu nas nie wybierzcie następnym razem, prawda, ale my to na własną odpowiedzialność jak gdyby jawnie robimy. No i druga jak gdyby możliwość oprócz tego political question doctrine, no to jest jakiś sposób innego wybierania sędziów, prawda, no to jest już bardziej, można powiedzieć, przedyskutowane, u nas te pomysły od lat się pojawiają, żeby jakoś przekształcić te reguły wyboru, żeby tu czynnik i merytoryczny, i polityczny, prawda, musiał być równolegle brany pod uwagę. Ja nie wiem, znaczy, wydaje mi się, że takie zwykłe zwiększenie niezbędnej do wyboru większości, powiązmy tam do 3/5 czy jakichś innych kwalifikowanych poziomów, to wydaje mi się, że to nie załatwia sprawy. To jednak powinno być trochę bardziej wyrafinowane rozwiązanie, jeżeli chodzi o to, kto może zgłaszać kandydatury, prawda, i jak gdyby w jakimś trybie eliminowania kandydatów, którzy są na tyle identyfikowanych przekonaniach politycznych, że są nie do zaakceptowania dla jakiejś dostatecznie istotnej części spektrum politycznego. Wydaje mi się, że tutaj jest kluczowy mechanizm, prawda, swego rodzaju weta, prawda, to znaczy, żeby zapobiegać możliwości wyboru do Sądu Konstytucyjnego osób, które są znane ze swoich poglądów, zdeklarowanych poglądów politycznych na tyle, że budzi to nieufność ze strony jakiejś dostatecznie istotnej części
uczestników życia politycznego, co się miałoby rzecz jasna swoje wady, no być może eliminowałoby również bardzo dobrych merytorycznie kandydatów, prawda, którzy są, powiedziałbym, jakby no, niewystarczająco grzeczni politycznie, prawda, na tym, no ale nie ma rozwiązań idealnych, więc tu również jak gdyby pewne wady być może są warte tego, żeby je ponieść. To tyle, bardzo dziękuję. Te rozwiązania, że tak powiem, są tylko zasygnalizowane, to jest jasne, bo ważniejszym przekazem, który chciałem jakby, który ma być kluczem tego mojego wystąpienia, to jest to, że jak gdyby no, musimy na nowo zacząć o tym myśleć i dyskutować o tym modelu, bo żadnych gotowych, idealnych rozwiązań tutaj nie ma. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Sytuacja naszego panelu jest nieco dramatyczna, ponieważ mamy opóźnienie 27-minutowe w stosunku do naszego pierwotnego projektu, ale być może warto ponieść tę ofiarę, jeżeli pan profesor jako organizator dopuści jakieś wypowiedzi w dyskusji oraz ewentualne podsumowanie z mojej strony, to rozumiem, że możemy procedować. Bardzo proszę, panie prezesie. Prosiłbym tylko o przedstawianie się dla porządku, bo to się wszystko rejestruje. Wszystko wszędzie jest rejestrowane. Co z tego Andrzej będzie, Małczyński, to się okaże. Proszę państwa, przychodząc tutaj, nie miałem zamiaru zabierania głosu. Byłem nastawiony na to, że wysłucham referatów i czegoś się nauczę, ale do zabrania głosu skłoniło mnie to, że moje nazwisko pojawiło się na tym ekranie wyświetlonym przez profesora Grabowskiego. Gdyby to była wypowiedź profesora Grabowskiego, to byłbym jedynie usatysfakcjonowany i wdzięczny, ale to się pojawiło w cytacie z pisma ministra sprawiedliwości i to wcale przyjemności mi nie sprawia. Mianowicie z tego powodu, że była to wypowiedź zmanipulowana i wyrwana z kontekstu. Ta wypowiedź była umieszczona w kontekście wykładni tego przepisu konstytucji, który mówi, że w taki no niezbyt, powiedzmy, eleganckim sformułowaniu, że następstwem wyroku Trybunału jest utrata mocy obowiązującej i po prostu z tego był wyprowadzony wniosek, że skoro w pewnym momencie przepis traci moc obowiązującą, to do tej pory ta moc obowiązująca mu przysługiwała. To w żadnym razie nie było w kontekście domniemania konstytucyjności. Jak chodzi o domniemanie konstytucyjności, to zawsze byłem przekonany, że to jest jedynie reguła rozkładu ciężaru argumentacji, no przy czym tego swojego przekonania nie byłem w stanie poprzeć tak wyrafinowanymi argumentami, jakie przytoczył profesor Grabowski. Jestem za to naprawdę wdzięczny, że aż tyle argumentów tutaj zostało przytoczonych. Podkreślę, że to przekonanie, że to jest reguła rozkładu argumentacji, nie jest jednak bynajmniej powszechne. Pamiętam taką ogłoszoną z 10 lat temu glosę do orzeczenia wydanego przez Trybunał w pełnym składzie. Czytałem ją uważnie, bo byłem sprawozdawcą. Wtedy w tym pełnym składzie konkluzja glosatora była taka: Trybunałowi Konstytucyjnemu nie udało się wykazać konstytucyjności przepisu. Tak to było sformułowane. Więc jeszcze może, skoro tutaj mówię o tej utracie mocy obowiązującej, to wskażę, że kilka miesięcy temu w przeglądzie sądowym pan profesor Sanetra też odwołał się do tej wypowiedzi i uznał ją za nieprawidłową, niesłuszną zupełnie, bo gdyby tak miało być, to profesor Sanetra pisze, to w takim razie po wyroku Trybunału stwierdzającym niekonstytucyjność przepisu, sąd i tak musiałby stosować ten przepis, jeżeli on obowiązywał w dacie rozpoznawania sprawy. No to wniosek jest oczywistym nadużyciem, jest zupełnie sprzeczny z tym, co w innym miejscu swojego artykułu napisałem na temat zakresu czasowego orzeczeń Trybunału. Natomiast no, tam się pojawiał problem ogłoszenia orzeczeń Trybunału i tutaj no, powiem tylko no, dwie tezy. Po pierwsze, uważam, przepis konstytucji, który mówi o ogłoszeniu, został wydany w czasie, no, kiedy nie było jeszcze rozpowszechnionego internetu, prawda, kiedy
przepisy były ogłaszane w formie papierowej, no i on był do tego dostosowany. Przekaz informacji ma być w tym samym organie, w którym opublikowano przepis. No nie brano pod uwagę tego, że można by było to ten przekaz informacji uregulować inaczej. Po drugie, ten przepis jest bardzo niefortunnie sformułowany, bo nie jest sformułowany w ten sposób, że na przykład Trybunał ogłasza swoje orzeczenie, czy prezes Trybunału ogłasza orzeczenie, tylko że orzeczenia podlegają ogłoszeniu. No ale myślę, nikomu nie przychodziło do głowy ani w 1997 roku, ani długo później, że w sytuacji, kiedy odrzucono możliwość kontroli orzeczeń Trybunału przez Sejm, że komuś przyjdzie do głowy, że rząd może orzekać o tym, czy orzeczenie Trybunału należy aprobować, czy nie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan prezes Dziennicki, bardzo proszę. Przepraszam też, że zabieram drugi raz głos, ale chciałbym zacząć od tego, że wszystkie referaty były inspirujące. Pan profesor Tuleja powiedział to, co my konstytucjonaliści wiemy, ale dla mnie jest bardzo inspirujący wystąpienie pana profesora Grabowskiego, bo ona ma konkluzje i rozwiązania. W tej sytuacji, w której znajdujemy się, ja je określam jako stan wyższej konieczności konstytucyjnej. I pan profesor wyraźnie na koniec z wszystkimi zastrzeżeniami filozofa i logika, prawda, powiedział o formule Radbrucha, która też, jak wiadomo, powstała w szczególnych okolicznościach, tak, po doświadczeniach i lat 30. i II wojny światowej, kiedy to jest albo prawo niesprawiedliwe, albo coś jest pozbawione formuły prawa. Pan profesor to jeszcze doprowadził do jasnej konkluzji, że w związku z tym sędzia może powinien, posługując się artykułem 8, wpierw robić wykładnię, czy to prawo w ogóle obowiązuje, walidacyjno, a potem derywacyjno, czyli prawda już poszukiwania treści normy. No i to absolutnie się z tym zgadzam i nie chcę tego rozwijać, bo to jest moje też doświadczenie praktyczne z moich prawie ponad 30 lat sądzenia w takim sądzie z Hatlo, a potem w sądzie konstytucyjnym. Ale chciałbym powiedzieć, że inspiracją do rozwiązania tych rzeczy dla teoretyków, bo no, wszystko zależy od kontekstu, prawda? Inne są problemy Stanów Zjednoczonych z szacunkiem, a inne te problemy, które przeżywa ogólnie Polska, ale że mamy do ogólnienia, wychodząc z metodą indukcji, a nie dedukcji, parę zjawisk, które zresztą pan profesor mówił. Pierwsze to jest ten paradoks konstytucyjny, kiedy Trybunał miał badać zgodność z konstytucją ustawy według tej ustawy, tak? To jest rzecz fantastyczna, zresztą jak pan profesor Tuleja pewno potwierdzi, było bardzo ciekawe pismo Sądu Najwyższego, tak, które powiedziało, że wtedy jednak trzeba stosować przede wszystkim konstytucję. To jest bardzo rzecz ciekawa do ogólnienia, na czym polega konstytucyjny, nadzwyczajny stan wyższej konieczności. Tak to określam umownie, odwołując się do pojęć znanych w prawie karnym, czyli w prawie cywilnym. Druga sytuacja to jest oczywista niekonstytucyjność, prawda, która miała inną motywację, żeby no, sąd, trybunał nie może być zbyt szybki, tych problemów było dużo, żeby też rozwiązać ten problem. To też wymaga jakby uogólnienia, no wychodząc, przepraszam, ale z empirii, co jest podstawą, powinno być nie tylko prawnika praktyka, ale tu może jestem dość śmiały, ale i filozofa prawa, który ma sięgać do rzecznictwa i problemów, który żyje się aktualnie w kraju. To jest bardzo ciekawe. Twórcą tego oczywistej niekonstytucyjności jest profesor Ciński, coś to publikował z profesorem Hauserem. No i wreszcie choćby te ostatnie orzeczenia do ogólnienia Sądu Najwyższego budzące kontrowersje w sprawie Kamińskiego, prawda, i sprawie wyboru prezydent Przyłęckiej, gdzie usiłowano zakwestionować pewne rzeczy, niekonstytucyjność, raz poprzez proces cywilny, no dość trudna konstrukcja, ale jakby nie było innej drogi, drugi raz wywołując spór kompetencyjny, czy był fikcyjny, nie chcę wchodzić, prawda, w sprawie Kamińskiego, uważam, że nie. Ale w związku z tym, no, jest kwestia do ogólnienia, że wychodząc z tej ogólnej teorii i tej formuły, które na końcu zaproponował pan profesor Grabowski, znakomita teoria dla praktyków, prawda, rozbudować te pewne rzeczy, o pewne rzeczy, które wynikają z empirii, z prób jednak rozwiązywania ad casum, bo tego jest praktyk, pewnych problemów. I ostatnia uwaga, artykuł 190 ust. 4. Chcę przypomnieć, że tutaj
problem jest z tym, czy orzeczenie, tak mówiąc już krótko, bo zawsze prawnik, jak i filozof musi dojść do istoty rzeczy, czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może działać wstecz, prawda? Bo stwierdzenie niekonstytucyjności oznacza możliwość wznowień postępowań, a według prawa, które obowiązywało w momencie zapadania orzeczeń sądowych, no, obowiązywało prawo korzystające podobno z domniemania konstytucyjności. Chcę powiedzieć, że ten problem jest w Polsce źle rozwiązany zdecydowanie i to powinna być pierwsza rzecz, bo jak wiadomo, Austriacy rozwiązali w ten sposób, że tylko działa na przyszłość, prawda, z tak zwanym prawem korzyści dla tego, kto wnosi skargę, jednym wyjątkiem. Prawo się domaga wyjątku, bo jest wiedzą jednak praktyczną, nie tylko logiczną i teoretyczną. No, Niemcy z kolei powiedzieli, że jak wiemy, że jest nieważność, ale z wyłączeniami wszystkich sytuacji, z wyjątkiem, o ile pamiętam, spraw karnych, tak, gdzie skazano kogoś niesłusznie, jakieś tam przestępstwa. Czyli to znowu jest także problem, kiedy powstał problem rozważenia niekonstytucyjności na tle wadliwego rozwiązania w Konstytucji. O tym mówię z taką śmiałością, bo parę razy o tym pisałem, nie jestem cytowany, ale był to zawsze głos wojącego na puszczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo proszę. Bardzo proszę pani. Dziękuję bardzo. Leszek Leszczyński, a chciałem zadać pytanie też, przepraszam, panu profesorowi Grabowskiemu. Takie pytanie doprecyzowujące raczej, mianowicie czy w tej interesującym rozróżnieniu tezy, walidacyjnej tezy derogacyjnej i niederogacyjnej mieści się, jeśli ta teza niederogacyjna byłaby wyprowadzona przez sędziego, nie będącego sędzią konstytucyjnym, sądu konstytucyjnego, na gruncie artykułu 178 odmowa zastosowania przepisu, który utracił w ocenie tego podmiotu domniemanie konstytucyjności, czy też to byłby wniosek za daleko idący, a jeśli byłaby to odmowa zastosowania, to czy można byłoby ją ująć jako odmowę zastosowania przepisu jako takiego, czy też odmowę zastosowania przepisu o takiej, a nie innej treści, czyli nieco zawężonego treściowo na gruncie aktualnie rozpatrywanej sprawy materiału orzeczniczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy pan profesor zechce odpowiedzieć? Znaczy, jeśli chodzi o pytanie pierwsze pana profesora, no to jeżeli sąd mówi, że przepis nie obowiązuje, no to nie ma wyjścia. Musi odmówić zastosowania, no bo jeżeli uważa, że nie obowiązuje, no to wtedy nie podpada to pod podległość, to nie jest dla niego ustawa. Jeżeli jest związany ustawami obowiązującymi, mówi, no po prostu tak bym tutaj rozumował. Inna zupełnie sprawa jest, czy on ma do tego prawo. Ja twierdzę, że można argumentować, bo to całe jest podejście tutaj w tym moim wywodzie argumentacyjne, że można argumentować, że właśnie w taki sposób, że w taki sposób to powinno nastąpić. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to powiem tak, że nie wiem. Po prostu w tym momencie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo proszę, kto z państwa zechciałby? Bardzo proszę, pan prezes, bardzo proszę, pan prezes Biernat. Mikrofon biegnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja przyłączam się do słów uznania dla pana profesora Grabowskiego, też się z nim zgadzam. Uważam, że w ogóle sama figura domniemania niekonstytucyjności powstaje w momencie, kiedy sprawa zawiśnie przed Trybunałem, w moim przekonaniu wcześniej. Nie jest tak, że teraz, jeżeli popatrzymy na obowiązujący stan prawny, to mówimy, a te ustawy, które obowiązują, to dotyczy ich domniemanie konstytucyjności. Natomiast, znaczy nie wiem, czy to akurat się zgadza z tym, co powiedział pan profesor Grabowski, ale to, co na końcu było w tym podsumowaniu, to wydaje mi się, że tam jedna z tych, na górze tego chyba ostatniego slajdu, to mniej więcej to temu odpowiadało. Oczywiście nie mówię o tych dalszych tam warunkach. Natomiast chciałem zapytać pana profesora Pietrzykowskiego w kwestii tej możliwości przeniesienia na polski grunt tej doktryny kwestii politycznych. Mianowicie tutaj od razu byłoby pytanie takie, jakie to kwestie są tymi kwestiami
politycznymi. Czy tutaj chodzi o takie kwestie, które są na przykład sporne społecznie ze względów jakichś moralnych, religijnych? No posłużę się tutaj konkretnymi przykładami z ostatnich kilkunastu miesięcy czy lat działalności orzeczniczej Trybunału, na przykład sprawa klauzuli sumienia lekarzy. Czy to byłaby taka kwestia polityczna? Albo inny przykład, no ubój rytualny, prawda, dopuszczalność tam pewnych sposobów zabijania zwierząt w celach no, żywnościowych, że tak powiem. Czy też inna grupa, czy takimi kwestiami politycznymi byłyby sprawy, które są sporne społecznie, które w polityce państwa mogą być różnie rozwiązywane. No choćby wiek emerytalny, prawda? Czy też zakres pewnych świadczeń socjalnych. Tutaj powiem, że Trybunał Konstytucyjny akurat w tej drugiej grupie no, odwoływał się do szerokiej swobody, która przysługuje władzy ustawodawczej, prawda? I w ramach tego badał najwyżej, czy pewne granice nie zostały przekroczone, ale czy według tej teorii to byłyby właśnie takie kwestie polityczne, czy jeszcze o coś innego chodzi? I wreszcie trzecia kwestia, jak tak fantazjując trochę, prawda, jak by to miało być rozwiązane od strony proceduralnej? Czy należałoby, gdyby chcieć uczynić zadość temu postulatowi, w samej konstytucji ograniczyć zakres jurysdykcji Trybunału, czy też czy w ustawie o Trybunale, czy też pozostawić to sędziom, prawda, że w jakimś przypadku mogliby odmówić orzeczenia merytorycznego w sprawie wniesionej do Trybunału. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie, za te pytania. Więc po pierwsze, znaczy, ja bym nie powiedział, że tu chodzi o przeniesienie doktryny kwestii politycznych, bo to by zakładało, że jej w ogóle u nas nie ma. Ona nie jest tak nazywana, ale ten zakres swobody ustawodawcy to jest właśnie to, prawda? Tylko chodzi o to, że w moim przekonaniu mści się na nas to, że przez te 30 lat funkcjonowania Trybunału ten zakres tak naprawdę został określony stosunkowo wąsko i jest to pojęcie przywoływane głównie wtedy, kiedy się chce powiedzieć, że ustawodawca wprawdzie ma swobodę, ale ją przekroczył. I tu jest kwestia stopnia, a nie istnienia bądź nieistnienia tego rodzaju rozróżnienia, jak kwestie, które mieszczą się w zakresie swobody ustawodawcy. I oczywiście te przykłady, które pan profesor podał, są doskonałymi moim zdaniem ilustracjami właśnie kwestii politycznych. Ubój rytualny jest par excellence tego rodzaju kwestią, gdzie konstytucja da się pogodzić z konstytucją przy pomocy rozsądnych argumentów zarówno rozstrzygnięcie prawodawcze zakazujące takiego uboju, jak i dopuszczające pod pewnymi warunkami. No i teraz wchodzi ustawodawcy w wyniku bardzo długich debat, publicznej debaty intensywnej, parlamentarnej i tak dalej, dochodzą do jakiegoś rozstrzygnięcia, za które ponoszą odpowiedzialność potem wyborczą i polityczną i interweniuje Trybunał, który mówi nie, nam z Konstytucji wynika, że to ma być zakazane albo nie może być zakazane, prawda? I tu się zaczyna, że tak powiem, wkraczanie w tą sferę kwestii politycznych, czyli innymi słowy mieszczących się w zakresie swobody ustawodawcy, wtedy, kiedy rozumowanie ustawodawcy, bo ja myślę, że to jest kwestia nie tylko treści rozstrzygnięcia prawodawczego, ale też jak gdyby argumentów, które, czy całego procesu, który do tego doprowadził, prawda? To znaczy, wydaje mi się, że o tym, czy ustawodawca zmieścił się w zakresie tej swobody, czy nie, to nie musi decydować wyłącznie treść przepisów, ale również właśnie to, czy on brał pod uwagę argumenty konstytucyjne wcześniej, prawda, że na przykład jest jakiś pogląd, który twierdzi, że wolność religijna ma absolutne pierwszeństwo nad wszelkimi innymi względami i to zostało wyartykułowane w procesie prawodawczym, ale jednak większość parlamentarna uznała, że nie, że w naszym przekonaniu konstytucję należy interpretować tak, że wolność religijna owszem, ale pewne ograniczenia moralne czy inne powinny tutaj uzyskać pierwszeństwo. Krótko mówiąc, to nie było zignorowanie aspektów konstytucyjnych danego rozstrzygnięcia, tylko wzięcie ich pod uwagę i rozstrzygnięcie ich inaczej niż widziałby to konkretny skład, tak to nazwijmy, sądu konstytucyjnego, czy tym bardziej poszczególni indywidualni sędziowie konstytucyjni. I wydaje mi się, że w takich sytuacjach warto byłoby być może zróżnicować status wyroku w zależności od tego, czy tych
15 sędziów się wszyscy zgadzają co do tego, że ustawodawca wykroczył tutaj ewidentnie poza te granice, to nie jest już żadna kwestia polityczna, tylko po prostu złamanie konstytucji, od sytuacji, w której to może być, bo jakby spór pomiędzy samymi sędziami Sądu Konstytucyjnego już może pokazywać, prawda, że to nie jest bezdyskusyjne, nie jest bezsporne, że do tego przekroczenia granic swobody ustawodawcy doszło. Więc reasumując, zarówno tego rodzaju kwestie bulwersujące tam opinię publiczną ze względów moralnych czy innych, jak i również kwestie no, spornego rozumienia, prawda, nie wiem, kwestii równości wobec prawa chociażby, czy sprawiedliwości społecznej, no wszystkie tam, gdzie da się w sposób rozsądny uargumentować, że to finalne rozstrzygnięcie broni się na gruncie jakiegoś racjonalnego rozumienia wartości konstytucyjnych, przepisów konstytucji. Jeszcze z drugiej strony można sobie wyobrazić bez trudu, rozumiem, że 461, prawda, poseł zostanie wybrany, no to tutaj nie jest to w granicach swobody ustawodawcy, to sobie nawet wyobrazić jakieś argumenty konstytucyjne, które by były w stanie jakby przeciwstawić się, prawda, twierdzeniu, że to jest oczywiste złamanie konstytucji. Więc ja tutaj bym to widział i myślę, że przy okazji odpowiedział na to drugie pytanie, znaczy jak to proceduralnie miałoby wyglądać. Znaczy jedyne, co mi przychodzi do głowy, to właśnie możliwość, bo nie da się tego oczywiście jakby rozgraniczyć w sposób precyzyjny, prawda, przy pomocy jakiegokolwiek niewartościującego kryterium, nieoceniającego kryterium, w związku z czym tu muszą być jakieś rozwiązania proceduralne, które by to mogły uczynić operatywnym to rozstrzygnięcie, no bo nawet jak się to zapisze, prawda, że nie należy interweniować, ingerować, prawda, w sprawie o charakterze politycznym, a nie prawno-konstytucyjnym, no to natychmiast nam się oczywisty problem interpretacyjny pojawia, prawda, jak rozgraniczyć jedno od drugich, co przez to rozumieć, jak chociażby te sprawy polityczne w konstytucji, już to pojęcie występuje, prawda, przy okazji sił zbrojnych, o czym profesor Tobor wspominał. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę Państwa, jeśli nie, to jak sądzę, jestem Państwu winien kilka słów, no bo skoro tutaj jestem, to nie po to tylko, żeby trzymać ten mikrofon. Dziękując jeszcze raz za zaszczytne dla mnie zaproszenie, chciałbym powiedzieć, że w tej kontrowersji między konstytucjonalizmem politycznym a konstytucjonalizmem prawnym, bo to nie jest tak, że mamy tylko konstytucjonalizm polityczny, przeciwnie, jest bardzo silny nurt konstytucjonalizmu prawnego, także w Stanach Zjednoczonych i praktyki z tym związanej. Przecież proszę Państwa, w sprawie Obergefell versus Hodges Sąd Najwyższy jednym głosem uchylił 26 konstytucji stanowych, które mówiły, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. A sędzia Anthony Kennedy, który zmienił tutaj zdanie, spowodował, że 26 konstytucji stanowych w tym względzie zostało zasadniczo unicestwionych. I nikt w Stanach Zjednoczonych nie podjął kampanii instytucjonalnej przeciwko Sądowi Najwyższemu. Nie wrócono do starych pomysłów Roosevelta, żeby tam dosypać sędziów albo zrobić jakieś sztuczki, które by miały ograniczyć ten sąd. Owszem, w doktrynie mamy nurt ludowego konstytucjonalizmu. Larry Kramer, który pisze, że prawda, my naród decydujemy o wykładni konstytucji. Żaden Sąd Najwyższy. No ale przecież ludzie doskonale wiedzą, że my naród to oznacza ustawodawcę, który jest trybikiem w ekonomii wpływu, bo jest zależny od wielkich korporacji i w związku z tym może lepiej, żeby nie miał władzy absolutnej. W gruncie rzeczy tutaj chodzi o władzę absolutną. Jeśli powiemy, że Trybunał Konstytucyjny ma być zgodny z większością zwykłą, no to oznacza, że partie zyskują władzę już całkowitą nad obywatelami. I ta ważna funkcja, jaką on ma do spełnienia, funkcja ochrony praw człowieka przed prepotencją partyjną, ochrony tych, którzy na tę konkretną partię nie głosowali, ona całkowicie znika. Przecież ta sprzeczność konstytucjonalizm prawny a polityczny jest pozorna. Dlatego, że większość może próbować zmienić konstytucję, jeśli się nie zgadza, prawda, ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, ale to trudniej zrobić. Dlatego wolimy mieć Trybunał w swoim ręku,
żeby bez zgody opozycji przeprowadzać to, na co mamy ochotę. To jest pierwsza obserwacja. Druga dotyczy kwestii wykładni. Ta wykładnia powinna być oczywiście prokonstytucyjna. Niestety mamy przykłady, to znaczy zgodna z wartościami konstytucyjnymi. Mamy przykłady wykładni antykonstytucyjnej. Ostatnio K5-15 Trybunał tutaj był, powiedział, że konstytucja nie przesądza, w jaki sposób mają być wybierani sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa. Wypowiedział się też w kwestii kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, ale z przeszłości mamy przykłady antykonstytucyjnej wykładni, wtedy, kiedy Trybunał swoją wykładnią nadaje konstytucji nowy sens, bo kiedy konstytucja mówi, że sądy są władzą niezależną, odrębną od innych władz, to Trybunał tam dopisuje w zakresie orzekania ze wszystkimi tego fatalnymi konsekwencjami. No to powinna być wykładnia holistyczna, to powinna być wykładnia proeuropejska, to powinna być wykładnia proobywatelska. To wszystko jest w konstytucji, jest wpisane do konstytucji. I nawiązując do tego, co pan profesor był łaskaw powiedzieć, świadome dokonywanie wykładni sprzecznej z konstytucją jest deliktem konstytucyjnym. To już twórcy Konstytucji 3 maja mówili, że kto tę konstytucję w sposób wykrętny i, prawda, niezgodny z jej celami niszczy, powinien być postawiony przed sądem. No ale u nas sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed Bogiem i historią, przed kolegami. No, mogą spotkać się z brakiem entuzjazmu potem ze strony władzy, jeżeli ona się zmieni. I to nie znaczy, że ja jestem zwolennikiem konstytucjonalizmu politycznego. Przeciwnie, uważam, że ten polityczny konstytucjonalizm jest współistotny demokracji totalitarnej, to znaczy takiej, która wie, dokąd trzeba zmierzać. I ta wiedza, często połączona z pewnym akcentem mesjanistycznym, jest zawsze trudniej realizowalna, jeżeli jest kilka ośrodków oceny i kilka ośrodków władzy. Wreszcie, jest bardzo ważna kulturowa przyczyna, dla której Trybunał powinien zachowywać swoją niezależność. Ona się mieści w tym, co jest mottem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Plus ratio quam vis. Jeżeli tak, to z tej pewności trwałej niestrudzenie wywodzi się przecież władza konstytucji nad większością parlamentarną. Władza światłej jednostki nad tłumem. To jest fundamentalne dla kultury europejskiej. Jeżeli zejdziemy z tej drogi, no to wiemy, co w perspektywie. Przepraszam, że pozwoliłem sobie na kilka uwag końcowych. Proszę mi wybaczyć, ale sytuacja jest już i tak na tyle beznadziejna, że właściwie wszystko jedno. Bardzo państwu dziękuję. Proszę państwa,